Dzień dobry państwu. Miło mi państwa powitać w kolejnym podcaście "Żurnalisty". Zanim zacznie się rozmowa, chciałbym państwa w imieniu gospodarza poprosić o wystawienie oceny i obserwację podcastu. Nie zajmie to państwu więcej niż kilka sekund. Życzę dobrego odsłuchu. Dzień dobry państwu. Rozmowy "Żurnalisty" są przeznaczone dla osób pełnoletnich ze względu na występującą w nich treść. Pozdrawiam, Marta Wierzbicka. Żurnalista. Rozmowy bez kompromisów. Podcast napędzany przez Labuan. Dzisiaj u mnie Sławomir. Dzień dobry. Cześć to Sławomir, witam. <noise> Jesteś świeżo po 40. urodzinach. Ten wiek coś zmienia? Wiesz co, myślę, że. Yy... Zawsze to skłania do tego, żeby podsumować sobie mm -hmm. jakieś, jakoś tam życie. Yy, yy, mnie zmienia pod tym kątem, że obiecałem sobie, że się nie będę bał, będę robił co chcę, również artystycznie. A dużo wspomnień przez pryzmat czasu zmienia swoje znaczenie, albo patrzysz na nie inaczej? Myślę, że dużo złych rzeczy zapominam, mhm. zostają te dobre, ale tak sobie wspominając moje dzieciństwo, to uważam, że jestem wielkim szczęściarzem w życiu mhm. i że, że Pan Bóg się jakoś tak ze mną obchodzi delikatnie. A to co to znaczy, że jesteś dużym szczęściarzem i Pan Bóg obchodzi się z tobą delikatnie? To znaczy, że mam bardzo piękne życie i tych jakby doświadczeń takich trudnych, bolesnych niewiele. Ale ono jakiekolwiek wydarzyło się w dzieciństwie? Bo wydaje mi się, że później było trochę pod górka, a w dzieciństwie mogło się całkiem Jeszcze, źle zapowiadać. Zawsze, zawsze są jakieś te trudne wydarzenia, ale patrząc na przykład tak na, na życie moich znajomych, mhm. no to, to, to naprawdę do tej pory miałem i mam dużo szczęścia. Zresztą żona uważa, że jestem w ogóle takim szczęśliwym człowiekiem. A co lubiłeś robić, jak byłeś dzieckiem? Miałem słuchaj y, szanse na takie dzieciństwo na wsi mm -hmm. w leśniczówce y, na Podkarpaciu i strasznie lubiłem robić sobie takie oszczepy z leszczyny, mm -hmm. proce. Lubiłem się bawić, zrywać sobie liście i pisać na nich, y, wiesz, nominały, mm -hmm. I mieć <laughs> dużo zielonych, e, kopać doły strasznie lubiłem, e, łapać e, też żaby, węże zdarzało się. A byłeś towarzyskim dzieciakiem? Wydaje mi się, że raczej, raczej samotnikiem. O, to bardzo tak. interesujące. Znaczy ja się dobrze czułem y, sam ze sobą, ponieważ nie mam rodzeństwa, więc y, był taki czas, gdzie musiałem się na przykład bawić sam i nie miałem z tym problemu. Ale to też takie nietypowe jednak. Nie bo w tamtych czasach, na no, 183 o co pamiętam, ta. to jednak dużo były duże rodziny zazwyczaj. No tak, ale no, no, tak, ta, tak się zdarzyło. Natomiast wiesz, no miałem kolegów na mm -hmm. podwórku, e, były bandy, e, było wiesz e, właśnie budowanie bazy i tak dalej, to wszystko zaliczone. Ale jak były te momenty, że trzeba było po prostu Samemu jakoś spędzić czas, to potrafiłem. Tata się wykazał dużym zaufaniem, bo dał mi taką wilgę, taki mag magnetofon, kiedyś mm -hmm. były takie kasety, i, i miałem dużo bajek, które czytali wspaniali polscy aktorzy. No i sobie właśnie sam włączałem i, i słuchałem. A skąd był pomysł na kolekcjonowanie znaczków? Kilka, kilka pierwszych znaczków dostałem od mamy w pięknym albumie. No i potem jakoś tak wiesz, jak, ponieważ dzieciństwo spędziłem też w Nowej Hucie, to tam był taki sklep ze znaczkami i zawsze jak sobie odłożyłem trochę pieniędzy, to sobie jakiś ciekawy wybierałem znaczki. A pamiętasz jakieś te zna znaczki? Pamiętam takie żubry, mm -hmm. które były połączone, bo jakby najcenniejsze były te serie, jak było na przykład, nie wiem, siedem czy osiem znaczków, mm -hmm. wiesz, nierozdzielonych, więc pamiętam te żubry w różnym układzie. E, pamiętam takie znaczki z zagranicy, z Wielkiej Brytanii, z Królową Elżbietą, no i one gdzieś są jeszcze w domu. Z papieżem też były. Z papieżem oczywiście, tak. Ale to było w ogóle bardzo interesujące, nie? Patrząc na to z perspektywy czasu, że ludzie, znaczy chyba dalej zbierają, wydaje mi się, że pewnie są jacyś ludzie, którzy zbierają jednak znaczki. Ja, twój tata na długo wyjeżdżał do Czechosłowacji? To były długie wyjazdy. To znaczy, wiesz, jego na przykład trzy, trzy miesiące nie, nie było w domu, potem wracał z eksportu. No Była ta mhm. rozłąka przyznawana, bo to była państwowa firma budowlana. Tutaj chwila przerwy. Jeżeli słuchasz teraz tego podcastu, pamiętaj, by wcisnąć przycisk obserwuj bądź subskrybuj. W zależności od tego, na jakiej platformie słuchasz tego podcastu, będę bardzo, bardzo wdzięczny. Miłego odsłuchu. I, I tego czasu w, w takim dzieciństwie, wiesz, yy, gdzie miałem kilka lat, yy, no to nie było dużo statą, ale potem nadrobił. Mm -hmm. Właśnie w tym momencie, jak, jak już poszedłem do liceum, to już był yy, w domu i, i dużo czasu spędziliśmy i, i dużo mnie nauczył. No bo powiedziałeś o, że to idol, pierwszy idol? Tak, To znaczy, systemat... że musiałeś patrzeć z taką naprawdę zachwytem. No tak, wiesz, mój tata yy, pięknie śpiewa, mm -hmm. yy, dobrze gra na gitarze, na akordeonie, na trąbce. I jest takim człowiekiem, który jeszcze jak imprezował, jak, jak to życie towarzyskie kwitło, to, to zawsze w towarzystwie wnosił dużo takiej dobrej energii, radości, muzyki i, i ludzie go po prostu y, kochają zawsze, był, wiesz. Jędruś, no, Andrzej. I, i, I to pamiętam. I pamiętam, że były imieniny. Mieliśmy taki e, na początku, mieszkaliśmy, słuchaj, w takim mieszkaniu, gdzie mieszkały trzy rodziny w mm -hmm. ogóle. mieli jeden pokój i taki stolik, właśnie jak tutaj, ten, przy którym siedzimy. I nieraz było i 15, i 20 osób na imieninach, i, i była impreza. Czyli to takie pozytywne, uśmiechnięte, Tak, ta, 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 ta bardzo, bardzo dużo takiej jasnej energii ma w sobie, e, mądrości, prostej, e, ale skutecznej w życiu, i wiele razy ona mi uratowała dupę. A sport też był w tym domu? No właśnie nie. Ze sportem, z, wiesz, ja byłem właśnie tym grubym, co gruby na bramkę mm -hmm. e, i ten ostatni wybierany. E, ale to dlatego, że po prostu nie miałem czasu na sport, bo jakby już w podstawce poszedłem do takiego teatru muzycznego mm -hmm. w Nowochódzkim Centrum Kultury i tam się uczyłem właśnie śpiewu, gry aktorskiej, tańca, no ale jak był taniec, to ja się, ponieważ byłem gruby, to się chowałem do czwartego rzędu mm -hmm. zawsze, wiesz. I, I z tym trochę sportem było na, barki na bakier, ale, ale potem już liceum, szkoła teatralna, odbiłem, nadrobiłem. Mm -hmm. A co skąd ta miłość do boksu? Ja zastanawiałem się właśnie, czy to nie te lata 90 -te i takie ikony polskiego boksu wykreowały tę miłość? Y wiesz co, no y Mike Tyson, no ale właśnie. w wieku 20 lat, jakby to jest piękno. I, i to jest naprawdę sport, y, który ja uważam, że jest dla, y, dla ludzi mądrych, inteligentnych. Mm -hmm. no tak. y, I to jest sport, który ma, y, ma szlachetność. Wiesz, bo teraz są te właśnie mieszane sztuki walki: jak widzę, że ktoś komuś, wiesz, depta po głowie, tamten leży. To mi się nie podoba, ale boks. Właśnie to już ten moment, wiesz, inteligencji, żeby przetrwać, wyczuć moment. No i też bardzo, bardzo kocham trening bokserski sam w mm -hmm. sobie. On jest ogólnorozwojowy i jakby bardzo koordynację poprawia. I zauważyłem, że, że bardzo mi też pomaga na koncertach. Gramy na żywo mm -hmm. koncerty, więc ta wydolność bardzo wzrosła u mnie. Ale ogólnie, jeżeli chodzi o Majka Tysona, to czytałeś jego biografię? Nie. Oj. Fenomenalna, nie, fenomenalna. Nie, nie. To książka, która zmienia myślenie i zresztą teraz na Disney Plusie też powstał serial, mhm. ale i tak sugeruje lepiej, dużo lepsza jest książka okay. i to nie jest tak, że ona jest dużo lepsza, ona jest genialna. Jest, Dobra. jest must have po prostu, jeżeli chodzi o, o czytanie. A jak byłeś taki powiedzmy pulchny, to jak wspominasz czasy szkoły? Jednak straszne, często Straszne słowo pulchny. No, no ale tak, często, tak, tak. często niestety takie dzieciaki mają ciężko w szkole. Ty miałeś, potrafiłeś sobie wygospodarować jakiś teren, żeby było tam przyjemnie, fajnie i miło? Wiesz co, to na pewno na pewno ten teatr muzyczny, bo to mm -hmm. były częste zajęcia. A ponieważ miałem talent, chłopców jest niewielu śpiewających, zawsze mm -hmm. nie może się wstydzą, może nie chcą, ale więc jakoś zawsze miałem przewagę. No i potem wiesz, były takie momenty, gdzie dziem na festiwale piosenki dziecięcej, jak się udawało mm -hmm. tam y, być na podium, no to Gdzieś się wzmocniło we mnie poczucie wartości e, mm -hmm. i bardzo to lubiłem, ale lubiłem też moje podwórko, moich kumpli, e, granie, wiesz, na komputerze robiliśmy mm -hmm. łożyskowce. O, też tatami mi zrobił naszego łożyskowca. To jest taka, jak to, jak to wytłumaczyć, no używało się łożysk takich od kół, mm -hmm. e, była jakby taka deska i, i, i dwie takie tutaj, Y, mniejsze deseczki i zjeżdżało się jakby z takich asfaltowych górek. Mm -hmm. I to robiło potworny hałas. Nie? Jak łożyskowiec jechał, to masakra takich łożyskowców na ogół było 4-5 sztuk. Mm -hmm. Więc było głośno na osiedlu. A byłeś wrażliwym dzieciakiem, no bo jednak te wszystkie twoje zainteresowania budują się jednak dookoła emocji. Myślę, że tak. A prowadziłeś jakiś pamiętnik, złote myśli, pisałeś wiersze. Yy, wiesz co, z pamiętnika to zbierałem taki, yy, zbierałem podpisy aktorów. Ponieważ grałem w teatrze mm -hmm. też w Krakowie, jednym, drugim, trzecim i, i pracowałem ze wspaniałymi aktorami, to zawsze mi tam coś ładnego wpisali. I to masz tak, to dzisiaj? Tak, mam, mam, A to świetna pamiątka. Mam. Tak naprawdę pięknie można na to patrzeć. A twój przyjaciel w liceum był aktywnym kibicem Wisły Kraków. To kim ty byłeś w tym duecie? A, no ja byłem tym, który korzystał. On nieprawdopodobny Krzysiek, nieprawdopodobny łeb do, na, do nauki. I Krzysiek naprawdę dzięki niemu, myślę, że yy, udało mi się uniknąć oceny niedostatecznej z fizyki i z matematyki. Mm -hmm. On mi po prostu pomagał. Nie? Czasami podmienialiśmy kartki. Raz się tylko zdenerwował, bo ja dostałem plus czwórkę, on czwórkę. Wiedział, nie może tak być. <laughs> <laughs> Ale jakoś się go udawało. Embargo nałożył na ściąganie. <laughs> tak, tak, jakoś się go udawało przekonać. No i wiesz, i to w ogóle niesamowite, bo myśmy mieli 31 dziewczyn w klasie mm -hmm. i. No, to ta klasa. To z poszerzonym angielskim. Okay. I my z Krzyśkiem byliśmy takimi wrażliwcami. Wiesz, goście, którzy chcą iść w romantyzm, mm -hmm. wiesz, tak, tak patrzą na miłość. A to, a to dziewczyny były bardziej takie y, współczesne, o. <laughs> Byli, myśmy tak raczej właśnie na tym poziomie chcieli tych, tego, te, tej romantyczności. Ale opowiadałeś o Krzyśku, że wracał po meczach z Nimem, więc gdzie tak był było, ten romantyzm? Tak no słuchaj, no ale to, to oprócz tego Krzyśiegu miał bronić też swojej wybranki, nie? I tym mi imponował często mnie też, bronił na WF-ie, bo mieliśmy e, e, razem z, z klasą ekonomiczną mm -hmm. zajęcia u pięknej profesor Górniak. Przepiękna też nauczycielka. No i tam czasami, wiesz, no, Krzysiek zawsze, zawsze umiał jakoś tak obronić swoich. No. A byłeś kochliwy, jak już tak wspomniałaś o pani profesor? Nie, akurat w pani profesor się nie, zako, nie zakochałem, ale była ładna. Tak, oczywiście byłem kochliwy. I dużo było tych dziewczyn w twojej młodości? Yy, nie dużo. Ale powiem ci, że jakby zainspirowały mnie do tego, żeby się nauczyć grać na gitarze, mm -hmm. żeby, żeby, śpiewać, mimo że mnie czasami wyśmiewali na przykład, wiesz, bo na początku mi nie szło, ale potem to ta gitara mi bardzo w życiu pomogła. A dobrze znosiłeś takie rzeczy właśnie, że ktoś ciebie wyśmiewa, bo często dużo dzieciaków się wtedy poda, poddaje, tak Dobrze tak. znosiłem, bo wiesz, to ja jestem z Nowej Huty, nie? To trzeba mieć też charakter do tego i e, jakąś odporność taką. No Michał Pazdan jest to stamtąd, więc no nie ma, ma żart. Dokładnie. Poważni ludzie z tego wychodzą. A jakiej muzyki słuchała się w Twoim domu? Yy, dużo, dużo ludowej muzyki, bo tata grał na akordonie, więc znałem yy. te wszystkie góralskie przyśpiewki, ale też muzyki z Podkarpacia. Mhm. Yy. Ja bardzo lubiłem zespół Queen i stary, nie zapomnę, że no, były te kasety, wiesz, ja zawsze tam jakąś kasę odłożyłem na, na te kasety i Tata tak jakoś niechętnie mi te, te kasety z Freddiem kupował. Nie? Mówi, Tata, ale czy fajna muzyka? A nie mógłbyś jakiejś innej, wiesz, ten. miał taki do, do, do Frediego miał dystans. A dlaczego? Potem No właśnie, się wiesz, że ja te tak domyślam się z perspektywy czasu, bo ja wtedy nie wiedziałem jeszcze o co chodzi. No A, ale, to powiedz. Ale. Ale, ale no nie, no mimo wszystko kupował mi. Pamiętam, że raz nawet mi zmazał niechcący The Greatest Hits. Queen potem mi kupił drugą kasetę, także nadrobiliśmy. A miałeś okres buntu? Jednak muzyka, Stary, życie artystyczne? Nie miałem. Naprawdę? Naprawdę byłem. A to, to był też spryt moich rodziców i mojego taty, który na przykład dawał mi furę na, na imprezę. Mówi, synu, weź sobie auto, pojedziesz, wiesz, są koleżanki. Ja się dopiero na imprezie orientowano, tak, przez przecież się nie napiję. Nie? Że on je potrafił tak wkręcić, albo mi dużo rzeczy wytłumaczył. I właściwie wiesz, ja się nie miałem przeciwko, komu buntować, bo rodzice bardzo y, mi wierzyli, mhm. dawali mi wolną rękę, i głupio mi było trochę ich zawieść. W takim sensie, żeby stracić to, to zaufanie. Może, może trochę bardziej rozrabiałem już w szkole teatralnej, no ale mhm. to jest takie miejsce, które sprzyja y, temu, żeby, żeby właśnie trochę, trochę tam y, y, rozrabiać. Byłeś jeszcze, wychowywałeś się w takich czasach, gdzie subkultury jednak były bardzo i to bardzo Ta. rozwinięte. Miałeś Ty, jakąś taką subkulturę? Ja w najbliżej dresiarzy byłem zawsze. Naprawdę? Naprawdę. Stary, to, 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 to szeleszczący, szeleszczący dres to było moje marzenie. Tomex, Nowa Huta, to nie przymierzał, wiesz. Spodni przy, przy minus 10 na kartonie, ten nie zna życia. Ale tak było i, i wiem, że sobie jak już mogłem, to sobie kupowałem porządne dresy. W liceum nosiłem, cieszyło mnie to bardzo. Czy byłeś człowiekiem sprzeczności, bo no, z jednej a, strony nie budowałeś ja dres, chciałeś grać na gitarze, wrażliwy, no romantyk, czyli tak. no jeden ta... dziewczyn w klasie. I teraz cześć tu słabo, <laughs> nie? No, tak, Także trzymasz cały czas się tego wszystkiego. A jaka była mama? No bo mówisz dużo o Tacie i o tym życiu artystycznym w perspektywie tego, jak było z mamą. A widzisz, mama miała, mama miała jakby największy wpływ na ten, w, w tym czasie, kiedy taty nie było, kiedy był mhm. na eksportach, i mama mi dała dużo czułości. Ona mnie nauczyła miłości, z nią pisałem pierwsze wiersze, pierwsze teksty, opowiadała mi bajki i mama mi się kojarzy absolutnie z takim bezpieczeństwem i też pięknym dzieciństwem. Chociaż było dużo takich momentów, mama została jakby wiesz, no, wszystkie obowiązki mm -hmm. były na jej głowie. Ja też sporo chorowałem, więc dużo było takich momentów właśnie w domu na antybiotyku gdzieś tam. Wt wtedy w ogóle był taki czas, że wszyscy lekarze na wszystko antybiotyki mm -hmm. przepisywali. Tak, wiesz? Tak, Jeszcze tak. nie było takiej, takiej wiedzy. Ale mama tutaj miała największy wpływ i właśnie ta, ta, ta wrażliwość. I, i, no i co, co jest też ważne, że wiesz, no to moi rodzice bardzo dużo czasu mi poświęcili, szczególnie w tym okresie, kiedy się uczyłem, bo to były zajęcia trzy razy w tygodniu. Mm -hmm. I wyobraź sobie, oni tam siedzieli trzy godziny, trzy razy wiesz, i siedzieli, zawozili mnie na te zajęcia. Tra tramwajem jeździliśmy, mm -hmm. bo nie mieliśmy samochodu jeszcze wtedy. Siedzieli ze mną, wracali, ale też było fajne, bo e, pracowali w państwowych firmach, więc mogli na przykład e, pojechać ze mną na festiwal piosenki dziecięcej i być. Ja miałem mm -hmm. oboje rodziców na widowni, to było super. Tak. Bo to też trochę jest tak, że buduje to, że robisz to po coś, a tak. jeszcze wtedy potrzebujesz też dla kogo. Ale na kontrze ci opowiem, bo ja sobie takie historie spisuję: jak przyszedłem do nich z pierwszą płytą, Sławomira, pięknie wydana, wiesz Sławomira. I gdzie jest okładka, nazwisko? Pokazuje, tak, i tak rany boskie, a gdzie nazwisko. Nie, ty tu, I to, to są takie, takie, takie emocje, ale po tym jakby zrozumieli, o co mm -hmm. chodzi. Ale to też w ogóle bardzo interesujące w perspektywie tego, ja sobie to wyobrażam, jak ty przychodzisz. Nie? A to filmowy, <grym> ty, ja spisuję takie rzeczy. I ty, I ty musisz im to wytłumaczyć, co tu tak, się stało. Tak, no, że jest okład na gdzie nazwisko. No właśnie. A ty już w liceum miałeś zespół? Nie, dopiero miałem w szkole teatralnej zespół Trzymamy się zapały mm -hmm, I, i, i fajne chłopaki i Maciek Półtorak na bębnach yy, i Pączek na basie yy, i jeszcze pamiętam yy, jeden gitarzysta był z nami i strasznie chcieliśmy wystąpić na festiwalu piosenki studenckiej, wiesz, to było zawsze prestiżowe, mm -hmm. ale żeby tam się dostać, to trzeba było wygrać jakiś mniejszy przegląd, no i myśmy yy, zrobili sobie próbę właśnie, pojechaliśmy na jeden z przeglądów, nic nie przeszliśmy. No ale tam, tam była chyba piosenka Nimom Hektara. Pierwszy raz tak, że zostaliśmy absolutnie niezrozumieni przez, e, przez ten artystyczny świat krakowski. A jak ty się uczyłeś grać na gitarze, to jakie piosenki śpiewałeś? No Piasek. Stary, piasek to był, wiesz, pierwszy numer, którego się nauczyłem, już tylko killer też. Mm -hmm. I uczyłem się flamenko grać, bo mój gitarzysta, który mnie uczył, grał pięknie flamenko, mm -hmm. więc ja się bardzo klasycznie uczyłem grać. Wow, to też jest takie, no. wiesz, jednak zupełnie chyba odbijające się od. Ale ty Latino, ja uważam, że ja jestem Latynosem. Naprawdę? Tak. A jest jeszcze coś takiego, co uważasz jest nie takie niezbyt oczywiste, jeżeli chodzi o ciebie? Jak tak spojrzysz sobie na perspektywę nawet tego chłopca, którym byłeś? Mm -hmm. On dużo mocniej, jakby w dużej mierze koresponduje z tym, kim jesteś dzisiaj? Wiesz co? Ja myślę, że w środku to jestem w ogóle ten sam cały czas, że zmieniają się okoliczności, ale ten rdzeń został. Jest. Mhm. Mm A jakim. Ten, ten tata właśnie był takim idolem, że dlatego poszedłeś do Domu Kultury na te zajęcia teatralne. Ja miałem do wyboru albo szkołę teatralną, albo ten teatr muzyczny. I jakoś bardziej wolałem teatr muzyczny. Yy, a tata mnie wiesz, tata mnie mobilizował w ogóle. Mm -hmm. To taki jest yy, bardzo ważny czas, żeby, żeby chłopak też młody patrzył jak tata pracuje. Tata mnie brał na przykład na budowę, bo mm -hmm. on pracował na wielkich koparkach. Ja siedziałem, wiesz, razem z nim mogłem rozburzyć na przykład jakiś, jakiś blog, jakiś barak. Tata wykopał mamuta, wiesz, ja jestem na zajęciach w szkole teatralnej. Telefon od taty: synu, reklamówkę weź, co jest? No, wykopałem mamuta, nie? Ale nie, nie zgłaszamy tego, no bo by była wstrzymana budowa. Mm -hmm. Nie powstałby, teraz już mogę powiedzieć, bo to już jest po latach, że nie powstałby podziemny trawaj w Krakowie, bo wykopał tata mamuta. Mamy tego mamuta. Ja mu y, właśnie teraz już mnie było stać, mm. kupiłem mu, y, y, zalał go żywicą, taką epoksydową, mm. wiesz, i jest zabezpieczona właśnie kość z mamuta. Zadajcie te pytania, bo no. tak jak sobie popatrzysz na te czasy, to mało osób chciało, żeby ich dziecko było artystą, bo przecież to taki w ogóle, niepewny ale zawód. To, wiesz, ja w ogóle w, w rodzinie nie mam żadnych artystów. No nie no, zobacz, ale twój tata jednak, mimo wszystko, jest utożsamiany masz z rację, artystą. Nie? Patrząc rację. na to, w tej perspektywie to nie jest istotne, czy robisz to zawodowo. Zresztą mhm. ja uważam, że dzisiaj dużo ludzi jest uzdolnionych artystycznie, a nie jest w stanie robić tego zawodowo, albo nie zaryzykowali, albo muszą inne rzeczy. Bo to robić jest duże jeszcze. ryzyko. Zresztą sam wiesz po swoim życiu. Tak. Bycie artystą to jest bardzo i to bardzo duże ryzyko. I te życie naprawdę może się potoczyć różnie w tej perspektywie. Dlatego zastanawiało mnie to po prostu, czy rodzice tak ślepo pchali ciebie, widząc na przykład to, że masz, masz talent? Nie, właśnie wiesz co, może przez to, że, że była ta przestrzeń, że mnie mhm. nie zmuszali, no też patrzyłem y, kątem oka na, na to, co robili rodzice, wiesz, innych dzieci. Mhm. No mnie nigdy nie zmuszali. Jak, jak nie chciałem, to, to nie. A miałeś predyspozycje do czegoś innego? Wydaje mi się, że, że nie. Wydaje mi się, że właśnie piosenka, śpiewanie, no gra aktorska, że to było coś takiego, co mi bardzo naturalnie przychodziło. Mm. A zwątpiłeś kiedyś w to? Pewnie. No właśnie. Pewnie, że tak. No jak, jak się nie dostałem na festiwal piosenki studenckiej, zespół Trzymamy się Zapały, stówkę zainwestowałem, bo wynajęliśmy realizatora dźwięku, wiesz, mm -hmm. no i nic, no. Poszło, stówa poszła. No dobra, jestem Kraków. No. Tam jest całkiem nieźle chyba. Się odnalazłeś. Tak, szkoła teatralna, Akademia Teatralna potem yy, i wspaniali profesorowie. Ale wiesz, muzycznie było, było sporo takich momentów. Potem wiesz, zaczyna, zaczynasz karierę aktorską, i nagle się okazuje, że już nie jest tak kolorowo, jak było w szkole teatralnej, że jesteś pod parasolem ochronnym, mm -hmm. tylko jest yy, brutalna rzeczywistość, z którą się zderzasz. No i, i tu się przydaje ta szkoła z dzieciństwa, bo, bo, bo myślę, że. Że byłem twardym zawodnikiem, takim, który mimo, że, że się nie udawało, ciągle próbował do skutku. A jak się nie udawało w, w, w ten klasyczny sposób, to trzeba było znaleźć swój własny. I skończyłeś tę szkołę aktorską i co później tak było w telegraficznym skrócie, bo twoje życie jest tak porozrzucane mm. w mediach. Szczególnie, że to jest ciężko usystematyzować, co się, co się działo, bo ja widziałem te wszystkie seriale i filmy, mm -hmm. w których grałeś, I to było tak, że był Kraków. Mm -hmm. Nastąpiła ta przeprowadzka do Warszawy wtedy? Ta, od to razu. Wtedy, kiedy uczyłeś się grać na trąbce, to jest e, ten ta, czas? Ta, dużo, wiesz, brawo. E, tak, e, dużo. I jak to się nastąpiło później, że jednak wyjechałeś do Stanów? To było tak, że ty trochę zrezygnowałeś? Nie, właśnie to mm -hmm. przez to, że jakby podjąłem ryzyko, spakowałem walizkę. Wyprowadziłem się z domu, poszedłem na, na swoje. Pamiętam, że y, pomogli mi tutaj jeszcze w Warszawie koledzy znaleźć y, pierwsze mieszkanie. No i potem, wiesz, i potem chodziłem na przesłuchania różne, na castingi. I, i, i raz było takie przesłuchanie do teatru dramatycznego, mhm. do którego w ogóle się wiesz jako student nie, nie możesz dostać nie ma szans. Jeszcze z Krakowa. Y, ale tam był reżyser Robert Wilson, i on zrobił takie otwarte przesłuchanie i dla aktorów, wiesz, z zewnątrz, i dla aktorów, którzy byli na etacie. I ono polegało na, między innymi na tym, że stawiał ich sobie na przykład 20 osób obok siebie i tak staliśmy przez godzinę. I on mówi, że on patrzy tylko na jedną osobę. Albo patrzy na dwie osoby. Dziękuję, następnie. nie? No i tak, wiesz, i, i okazało się, że tam przechodziłem te wszystkie etapy, po czym... Dał mi główną rolę w swoim spektaklu, z tym że żeńską. Mm -hmm. Więc y, to też zaskoczenie, no, ale okej, okay, stary Robert Wilson, Kasia Figura obok, y, bo to była aktorka, która, właśnie z, y, będąc na etacie, odważyła się i przyszła na ten casting i stała tam, wiesz, godzinę. I, 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 i brawo. Spektakl był doprowadzony już do takiego momentu, że, że miała być premiera, zmienił mm -hmm. się dyrektor teatru, no i wszystko upadło, ale. Dostałem stypendium od Roberta Wilsona i mogłem polecieć do Ameryki na Long Island. Mhm. Tam do niego. On ma takie Watermill Center i tam zaprasza ciekawych ludzi z całego świata. Aktorów niewielu, ale są tam tancerze, muzycy, mhm. fotografowie. No i tam miałem naprawdę przez parę miesięcy możliwość i kontaktu z ciekawymi ludźmi z całego świata. Ale też myślę powrotu do tego, co zawsze miałem, a co trochę mi szkoła teatralna zabrała. Czyli? No, no bo ona mnie, wiesz, wstawiła w takie ramy, w które ja się dawałem wstawiać, bo yy, jakby jak masz 18 lat i, i przychodzisz do szkoły teatralnej, to po prostu chłoniesz wszystko. Mm. Jeżeli ktoś mi mówi, że jest tak, to ja mówię, że jest tak. Potem mi życie weryfikuje, że, że jest zupełnie inaczej, nie? Ale gdzieś mi ta, ta radość we, we mnie wróciła. I. Ameryka mi dała też to, że e, z, po pierwsze, tam się ludzie cieszą z sukcesu. Po drugie, dostałem wielkiego kopa takiego pozytywnego od, od tego Roberta Wilsona, mm -hmm. który powiedział, że mam wielki talent e, i, i komediowy, i, i aktorski, i że warto go rozwijać. No i był też, e, był też taki moment, że, że, że muzycznie też tam e, przyjeżdżały różne gwiazdy do niego, zaśpiewałem swoją piosenki i powiedzieli super, rób to. Ale to faktycznie zupełnie. Wiesz, wracasz, I wracasz po prostu i jesteś innym człowiekiem po takim wyjeździe. Ile tam byłeś? Nie liczyłem parę miesięcy. Okej, okay, i to było tak, że cały czas trwał ten okres tego stypendium i tam byłeś u niego, bo tam też był ten okres, gdzie normalnie pracowałeś. Tak, tak? ale, ale tam, wiesz, tam, tam jest tak, że tam musisz pracować też oprócz tego, że jakby jesteś beneficjentem mm -hmm. tego, to musisz pracować na rzecz tego Watermill Center. Więc ja tam wiesz, musiałem ciesielskie rzeczy robić, sprzątać, pracować na kuchni, dbać o ogród. Zależy do, do jakiego byłem przydzielony, mm -hmm. wiesz, do, do jakiej roboty. To fajna szkoła życia. A fajna. wtedy fajna, miałeś mniej więcej lat? No to było już po szkole teatralnej. 25-26. I to jest przed tymi wszystkimi rzeczami, które robiłeś w Polsce, przed tymi hotelami 52, prawami Agaty i tak dalej, i tak dalej. Jak to jest mniej więcej usta? Chyba tak, chyba tak. Czyli po powrocie zacząłeś po powrócie, robić tak. te rzeczy. Tak. Kariera aktora ma dużo roków. Wiesz co, chyba nie poznałem tych mroków, dlatego, że ja nigdy nie, nie grałem jakichś wielkich ról. No ale właśnie może dlatego je poznałeś, w perspektywie tego, że może się wydawać, że to, to wszystko jest, przyjdzie łatwo. Wiesz co, ja myślę, że, że aktorstwo jest o tyle niebezpieczne, że się bardzo na sobie koncentrujesz. Bo nie da się inaczej tego zawodu hmm. wykonywać, jeżeli nie masz takiego zdrowego dystansu do tego, co robisz, szczególnie w teatrze, to cię to wchłonie. Ja, ja na przykład, mi się teraz świetnie pracuję jako aktorowi, bo ja wchodzę z zupełnie innej pozycji. Jaki? No gwiazdy, okay. wiesz, że, że po prostu przychodzę na plan i jest to dostosowane do mnie. Z gramy na przykład w serialu, gdzie napisano rolę specjalnie mm -hmm. dla nas, na naszych zasadach I, i po prostu wiesz, ja mam przestrzeń, ja mogę być na tym planie. Teraz na przykład skończyłem zdjęcia do poskromienia złośnicy, mm -hmm. drugiej części dla Netflixa. Ja tam mogę być, ale nie muszę. Wiesz o co chodzi. Mm -hmm. Dlatego zapytałem Cię do, tej, do tego pytania do Rolki, czy pieniądze dają szczęście? Bo Daję ci, dają komfort. Dają Ci przestrzeń. I to dla, na przykład dla mnie, my zawsze z Kairą, co mieliśmy, że wszystkie pieniądze, które Sławomir zarobił jako mm. projekt muzyczny, inwestowaliśmy. Kupiliśmy sobie pierwszy komputer, na którym można było montować. Kupiłem sobie pierwszy mikrofon pojemnościowy, kartę dźwiękową. Wierzy tak kroczek po kroczku, kroczek po kroczku. Teraz mamy na przykład systemy odsłuchowe, które ma Justin Timberlake. Widziałem. To niesamowita, no. niesamowita rzecz. No i zobacz, jak już powiedziałeś o powstaniu tego projektu, on powstał 9 lat temu, jakkolwiek w ogóle to brzmi, że Sławomir no. jest projektem. Jaki był cel tego projektu? No bo wydaje mi się, że nawet go tworząc, tak. były jakieś marzenia. Wiesz co, yy, yy, na pewno yy, takim bodźcem było to, że chcieliśmy wreszcie mieć coś swojego i nie zależeć po prostu od pani, Yy, która ma humor dać ci dzień zdjęciowy albo nie dać dnia zdjęciowego, bo ciągle sprzedaliśmy za gruby, za chudy, za łysy, mm -hmm. za, za owłosiony. Wiesz, no stop, no stop, aktora mm -hmm. oceniają. I, I jakby ja też miałem w sobie jakąś taką potrzebę muzyczną od zawsze, tylko szukałem, szukałem drogi. No i wreszcie się ten pomysł pojawił, ta forma, no i poszliśmy w to razem, i, i odkąd żeśmy połączyli właśnie swoje siły, no to, no to zaczęło to odpalać. Ale jaki był cel? Co chciałeś osiągnąć? Jakby, bo wydaje mi się, że i tak cele, i marzenia no. są zdecydowanie, były zdecydowanie bardziej bliskie ziemi niż to, co się udało osiągnąć. Słuchaj, chciałem bardzo nagrać swoją płytę. Mm -hmm. To było moje wielkie marzenie. I pamiętam, że yy, chodziłem z tym pomysłem już od studiów i nie mogłem znaleźć szansy, możliwości, żeby to zrobić, nie? Bo albo mi hmm. mówili, że muszę mieć takie pieniądze yy, nieprawdopodobne, bardzo mało wiedziałem też, jak to wygląda w ogóle ten świat muzyczny. Hmm. Więc yy, może nie płytę, ale właśnie pomyśleliśmy, że jedną piosenkę jesteśmy w stanie nagrać. Pożyczyłem pieniądze od kolegi na nagranie pierwszej piosenki. Yy, I pamiętam jego pytanie, no to pożyczyć ci, chcesz to robić, czy nie chcesz? Ja mówię, chcę. Sobie pomyślałem, jak tego nie, nie spróbuję, no to no to sobie zawsze powiem, że nie spróbuję, nie wyjdzie mi, no to mi nie wyjdzie, ale zrobię. I ile pożyczyłeś? 1500 zł. Najlepiej zainwestowane 1500 zł no w swoim tak, życiu. Tak, I oddane. <laughs> i oddane. Razem z płytą, bo to też, to też uważam było piękne, że. Yy, no, że właśnie pierwsza piosenka, potem znowu wiesz jakieś. Nawet jak zarabialiśmy gdzieś inne pieniądze, to wrzuciliśmy w pierwszy teledysk. Mm -hmm. i, i, I też ogromna pomoc od ludzi. Ale kalkulowałeś to, że musiałeś tak wyprecyzować, tak, żeby to było trochę moje. Trochę, żeby to się słuchało, bo robię też po to, no. żeby to się słuchało i żeby, żebym widział perspektywę rozwoju. Czy to było tak, że po prostu trochę mówisz, a zrobię tak? Trochę tak. Trochę zrobię tak. Ja wierzyłem w poczucie humoru, w radość mm -hmm. i jakby zrobiliśmy taki pierwszy test, że mieliśmy tylko to nagranie audio za 1500 mm -hmm. i rzuciliśmy je ze zdjęciem. Tak, tak. To pierwsze odtworzenia, 50-60 tysięcy. No nie? i nagle, wiesz, i nagle to tak odpaliło, no to robimy teledysk. To koniecznie trzeba robić teledysk. No, i, i wiesz, i stworzyliśmy cały świat. Chodziliśmy razem na, na kursy y, YouTube'a, uczyliśmy się mm. normalnie jako informatycy, wiesz, jak się to robi, y, jak się robi ikonki, jak się taguje. Wszystkie takie techniczne rzeczy. I co, chodzi, chodziłeś normalnie na szkolenia z tego? Tak, z zeszycikiem. Razem z Karą siedzieliśmy, wiesz, mówili. Starsi koledzy gwiazdy YouTube'a wiesz, opowiadały, co się robi, jak się robi. Zrobili z nami crossingi, mm. wiesz, Letni Hamski Podryw, y, cyber Marian. Dużo osób nam pomogło. A były jakieś inspiracje do twojej postaci? Oczywiście. I kto był taką inspiracją? Jak myślisz? Jak to, to już usłyszałem? You will never get this, you never get this, never get this. Więc to też mnie zastanawiało, na no. ile po prostu spojrzałeś w sobie i myślisz. To się da zrobić. Stary, tutaj. on mi uratował życie w ogóle, ten borat. Ten moment, jak oglądaliśmy, wiesz, z Karą też mieliśmy różne przejścia e, i właśnie takie trudniejsze momenty mm -hmm. odpalaliśmy, borata stary, i to jest e, to, co ten e, człowiek zrobił, jakie on się, wiesz, sytuacje e, wrzucał, mm -hmm. totalnie bezbronny, nie? Wielka odwaga. Ale to był taki moment, gdzie szuraliście trochę brzuchem pod niej, jeżeli chodzi o możliwości? No bo mówisz, że pożyczałeś nie. 1500 zł na nagranie tego... Co, no tak, no bo akurat nie miałem tyle, bo nam, mieliśmy na styk, nie? No mm -hmm. tak, że było na, na, na mieszkanie i na jedzenie było, nie? Na paliwo czasami brakowało. Ten początek, ale... Ale chodzi o to, że jakby... No wiem, że utrzymalibyśmy się jako aktorzy i tylko z tego żyjąc, nie? Tylko, że nam się chciało coś więcej. Nam się, wiesz... Mm -hmm. myśmy, myśmy chcieli jakby... Przejść ten schodek, który myślę, że wielu, wielu aktorów ciągle jest w tym jednym miejscu i nie mogą tego jednego schodka wyżej wyjść. A kiedy pomyślałeś, że chyba obraliśmy dobry kierunek? Wiesz, to mieliśmy taki moment, kiedy poszliśmy do pytania na śniadanie. Właśnie mm. z Megierą już był teledysk zrealizowany, okay, Ewa ten, ten, Taki najlepszy, to pytanie na śniadanie Tak, twoje? Tak, Lech, Lech Dyblik, wiesz. No, fantastyczni też koledzy, aktorzy, którzy też nam pomogli. No i nagle prezenter, wiesz, podbił jeszcze tego Sławomira, że z Ameryki przyjechał. Mhm. I wiesz, i, i my tak wróciliśmy do domu, zobaczyliśmy ten materiał i mówimy, to już nie ma odwrotu. To już poszło, nie? I teraz, stary, i pamiętam do końca życia, nie zapomnę, w tym małym mieszkanku przyszła pierwsza pocztówka od fana Pępka. Tak się nazywał, jestem mhm. twoim fanem, super robota, wiesz, i nagle masz pierwszego fana Pępka. Nie? I się zaczyna, i potem te... Kroczek po kroczku. Ale to też e, przecież te pytania na śniadanie o kompleksach, tak, genialne. Tak, no. to jest fenomenalne. No. Ogólnie fenomenalne no, ale to ale... wiesz, ale to, trochę, to trochę jest i właśnie taka bezczelność i odwaga. Nie? No, ale I... Też wydaje mi się, że ogólnie nikt nigdy nie zagrał Muzyka w jakiś sposób. Tak. Rozumiesz, że tak. wcieliłeś się tak dobrze w rolę, tak. że połączyłeś dwie rzeczy, które są ze sobą spójne, i wydaje mi się, że to jest na przykład ta konwencja, o której Ci mówiłem przed samym nagraniem, że to jest niebanalne. Tylko też moim zdaniem ma to ciemną stronę obciążenia. Że z jednej strony ludzie patrzą na ciebie, jak na tę postać słabo tak, no, Jeden do jeden. Tak, jeden To jest Andrzej Grabowski i Ferdynand Kiepski. Mieliśmy takie sytuacje, że na przykład wiesz, o, o północy gościu puka do, do drzwi i mówi, że flachę przyniósł się, chciał napić. Ze Sławomirem, żeby wyszedł. Nie? <grym> no, no, to mówię, tak, nie, tak, ale... Takie sytuacje były, ale to wiesz, tak naprawdę nasza kariera jest dowodem na to, że Polacy mają poczucie humoru i że się chcą bawić w tego Sławomira, bo oni nam często też podpowiadali, co zrobić nie? na YouTube, w jakim hmm. kierunku iść, co by chcieli zobaczyć. I są oczywiście tacy, którzy biorą jeden do jeden, ale są też tacy, którzy i, i odkryją drugie dno. I, i, I jak kręcimy teledyski, to tam zawsze jest jakaś myśl też mhm. w, tym, w, w tym klipie I, i ja uwielbiam na przykład czytać komentarze, gdzie widzę, że ktoś jakby bawi się w moją grę, mhm. rozumie I, i, i też dla mnie to jest ważne, ja spędzam dużo czasu y, odpisując, wiesz, na komentarze. Masz duży szacunek też wydaje mi się, że przez to, jaką drogę przeszedłeś i jak to tak. do, do, doceniasz tak naprawdę i patrzysz. Nawet no, no mówię, nawet to, że zbieraliście na tę pierwszą tak, płytę no na tak zbiórce, na wspieram to, to, to pokazuje, no i zobacz, dwa lata odpelacie projekt, jesteś w tańcu z gwiazdami. Tak. To nie miałeś takiego wrażenia, czy to się dzieje naprawdę? Wiesz co, nie, w ogóle tańc z gwiazdami mnie zdenerwował, bo ja tam już miałem być. Yy, tylko jak już Sławomir zaczął, mm -hmm. miał już pierwszą piosenkę, to miałem propozycję i już nawet zacząłem chodzić, wiesz, na siłownię. I nagle zadzwoni, że jednak nie będę. No to dalej musimy robić Sławomira. I słuchaj, yy, to było tak, że pierwszy koncert zagraliśmy w Sromowcach niżnych. Drugi zagraliśmy w Warszawie jako support. A trzeci to już było Sopot Hit Festival. Opera leśna. American Dream. I. I, I potem się już wszystko jakby otworzyło, nie? Ale, ale siłą jakby napędową było to, że robimy swoje i za każdym razem, kiedy właśnie pilnujemy swoich piosenek, swoich klipów, swoich produkcji, to otwiera nam to kolejne rzeczy. Ale to zobacz, i z jednej strony pokazuje, no bo to jest pewnego rodzaju gra, a z drugiej strony gra... Jakby, nie, 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 jakby dla mnie to fenomen jest taki niesamowity tego, że z jednej strony ludzie nie lubią fałszu, ale w tym, że zbudowałeś tę postać, jest bardzo dużo prawdy. No tak, no bo. Wiesz, to, by się, to jest Przemoron to tego To by sytuacji. się nie udało inaczej. Bo ja wiesz, ja wziąłem jakby tą radosną stronę siebie, którą dałem Sławomirowi. Dałem y, moją miłość do muzyki i, i, i moją muzykalność. Mm -hmm. Kaira dołożyła do tego swoją pracowitość, y, systematyczność, to, żeby kończyć rzeczy, bo ja nie potrafię dokończyć rzeczy. Ja zaczynam bardzo chętnie, ale nie kończę. I. Y, i wiesz co, no zobacz, no to żart, jeżeli to byłby sam żart, to on by się szybko skończył. To byłaby właśnie mm -hmm. jeden dowcip w pytaniu na śniadanie i koniec. Ale jest piosenka, jest poczwórny diament, pierwszy w mm -hmm. Polsce za, za utwór, e, jest poczwórnie platynowa płyta. No i jakby, że to naprawdę ten Sławomir. On już zaczął żyć swoim życiem I, i to, co się dzieje, to często przekracza nawet te nasze jakieś fantazje i, i, i śmieszne pomysły. Bo... No z tego też po prostu wychodziłem, czy to nie jest tak, że nawet jeżeli mieliście jakiekolwiek założenia, to je dawno i to dawno już je przerosło, bo to jest aż niesamowite. I wiesz, i w perspektywie tego, bo ty mówisz o tym, że Polska ludzie mają poczucie humoru, mają. a mnie zastanawia, czy po prostu Polska i Polacy tacy nie jesteśmy. Że łatwo jest wierzyć nam w tego gościa, bo my tacy jesteśmy. Ale wiesz co, to, 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 to jest coś takiego i to mi powiedział yy, kiedyś aktor komediowy, że żeby ci ludzie zobaczyli w tej postaci siebie. Nie gdzieś, mm -hmm. gdzieś jakieś swoje odbicie. I ja dużo, wiesz, ja, ja mam dużo w sobie takiej, takiej prostoty też, co Cairo oczywiście zawsze mi wypomni, ale t, takiej, ja kocham wieś. Mm -hmm. Ja się tam świetnie czuję. Ale jesteś też piekielnie inteligentnym gościem. No to, ale to można wszystko połączyć, wiesz. Na wsi są też bardzo no jasne, że e, inteligentni tak. ludzie. Ale i... to jest coś, co postać słowo Mirachowa. Tak, tak. To masz w kieszeni. Myślisz... Ja uważam, że tak, że jednak postać, kiedy idziesz i trochę szkujesz i puszczasz oczko do tych, którzy kumają. Grasz czasami tym, tym, jakby tą inteligencją, ale tak wiesz, jest w kieszeni, nie? Widać, no to bardzo się cieszę. Widać, że portfel się jakby wyróżnia, i wiesz, ale, ale, ale nie zauważamy tego wszyscy. I to mi się wydaje, że to jest cała zabawa tego wszystkiego, że korespondujesz z jedną i z drugą publicznością. No tak, że łączy. mi mhm. łączy. I to widzimy też, wiesz, na koncertach. Bo na początku, jakby myśleliśmy o odbiorcy w naszym wieku że to by nawet mm -hmm. był nawet jak crowdfunding, no to byli ludzie w naszym wieku, którzy się wiesz też chcieli bawić trochę i a potem no to poszło już tak szeroko, że zaczęli przychodzić i starsi ludzie i, i dzieci małe zaczęły przychodzić i no szeroko się zrobiło. No szeroko strasznie, szeroko. nawet jak wspominaliście w Hate Parku ten koncert, gdzie tam organizatorzy przewidzieli nie wiem 5 tysięcy, że tam 10 tysięcy ludzi, a przychodzi 40. Tak. No to o czym my w ogóle e, rozmawiamy, a jeżeli chodzi jeszcze o te programy, to był właśnie taniec z gwiazdami, potem e, twoja twarz brzmi znajomo, to tak. było na zasadzie kujemy żelazo póki gorące, bo to się może skończyć? E, wiesz co? Ważne jest, żeby no, dać sobie szansę. Jeżeli mhm. masz na przykład program, który jest y, świetnie oglądany i jest programem muzycznym, mówię, bo do tańca z gwiazdami nie poszedłbym nigdy już. Mhm. Bo to jest tak ciężko, wiesz, ja nie, myślałem, że umiem tańczyć, że bo lubię tańczyć, mam poczucie rytmu, ale wiesz, wejście w te ramy wszystkie i chyba, że z maserakiem, ale nie chcieli się na to zgodzić. Wtedy chociaż chciałem. A wtedy by było głośno o waszym wtedy romansie? Było, wtedy by było głośno. No ale Kaira, że tak powiem... I ten mia... tata z tym Queen miał rację. Coś, coś było na rzeczy, nie? Natomiast, ale zobacz, to znowu też Queen, no bo twoja twarz brzmi znajomo. Mm -hmm. e, Freddy Mercury w finale i Brian May udostępnia e, mój występ. I na wszystkich socialach u siebie i odzywa się Kaszmira, siostra Frediego. Nie no, to to jest... Najpiękniejsza no nagroda. Tak. No i też dużo ludzi mogło zrozumieć, że ty twój wzrok sięga dużo dalej niż postać Sławomira. Tak, i, i wiesz, co było też fajne, że uwierzyli, że Sławomir potrafi śpiewać po tym programie. To bo... tak jak z Chadomenem, nie wiem, czy no, tak, kojarzysz Ospieczki. Tak. No jasne, śpiewa. Paweł, powiem ci na przykład, że Paweł był pierwszym gościem, który po, podszedł do nas w Operze Leśnej. I, i parę, parę nam wskazówek dał, czego uniknąć, mm -hmm. jakie on błędy popełnił, bo byliśmy na początku swojej drogi i jestem mu za to bardzo wdzięczny. To był pierwszy gość, który po prostu szczerze, nie znając mnie, pomógł. Tak. I co to były za wskazówki, takie zupełnie To właśnie, żeby, jeżeli możemy, to żeby sami się wydawać i produkować, mm -hmm. jeżeli się tylko da, i żebyśmy, jakby, na ile się da zachować wolność w tym, co robimy, to się to starali zrobić. No i jeszcze wracając do, tego, twojej, twarz, do twojej twarzy, tak. ten, to, to blokujemy żelazo póki to gorące? To no wiesz co, tak no to, był, to był drugi najlepiej, właściwie on jest chyba jeszcze lepiej oglądany niż ten z gwiazdami, więc to wiesz, mm -hmm. dostać zaproszenie do tego programu, no to było naprawdę coś. A bałeś się na takiej zasadzie, że kurde, a oni może się skumają, że my tutaj sobie trochę żarty z tego robimy? E, wiesz co nie, nie, ja nie miałem nic do stracenia i poszedłem tam jako sławomir. I byłem od razu, to też wielka zasługa Kairy, że ona e, jakby zawsze pilnowała i starała się, żeby to było spójne. Mm -hmm. Więc tam, tam poszedłem jako Sławomir i Sławomir jako Freddy Mercury, Sławomir jako e, Elton John. Wiesz, no to, no to, to fajnie. Nie? No to, miałem problem na przykład w tańcu z gwiazdami, jak Andrzej Grabowski trochę właśnie nie, nie zrozumiał, że ja tam jestem jako postać. I, i, i się pokłóciliśmy mm -hmm. na live. Ale bo to, to ciężko było to zrozumieć na samym początku, moim zdaniem, że byłeś postacią. Bo jednak, na przykład, jak ja rozmawiałem ze swoimi znajomymi, mówiłem, że u mnie będziesz. No. To oni patrzą w perspektywie muzyki. Oni kompletnie nie wiedzą, kim okay. ty jesteś. Jak ja mówię, nie no, gościu skończył szkołę aktorską w Krakowie. Ja mówię, to jest wszystko takie fajne, przemyślane, ogarnięte. Ja mówię, tutaj to się wszystko zgadza. Ja mówię, to jest i dobrze zrobione biznesowo, i dobrze zrobione artystycznie. Przecież to słychać, że to nie jest muzyka tak prosta. Nawet wiesz, co ja z ciekawości sobie oglądam koncerty. Mm -hmm. To dużo mówi. O, super. Nie? No, super. Ja chyba sam zdajesz sobie z tego sprawę, nie? Jakby takie, jak... takie było założenie, wiesz, że, że bierzemy, ale to też inspiracja Queen, że chcemy mieć prawdziwy, rokowy skład. Najlepszych muzyków mm -hmm. możliwych i robimy koncert, to po prostu ma być, wiesz, światowo. I jest. No jest, jest. A teraz widziałeś, jeszcze... widziałeś metę w tym wszystkim? Yy, muzycznie jakby to jeszcze mi się marzyła sekcja Denta. I jest sekcja No dęta tak, teraz. No jeszcze w polskim radiu chyba to nagrywaliście, tak? To... A to, to, to była orkiestra symfoniczna. Tak, ale to na płycie. Natomiast na koncertach mamy jeszcze sekcję tak? Denta. Czyli mamy, wiesz, siedmioosobowy skład orkiestry, mamy własnego realizatora dźwięku, własną realizację światła, technikę, dwa busy koncertowe. Wiesz, to, to jest duże przedsięwzięcie, słowo mi teraz. A nie boisz się, że to jest przepalanie kasy w perspektywie przyszłości? Powiem ci, nie, to jest świetna inwestycja, bo jak inwestujesz w jakość, to to się zwróci. Ja wierzę, że dzięki temu, że od początku postawiliśmy mm -hmm. na jakość, to jesteśmy do dzisiaj, jesteśmy w tym miejscu. A Twój odbiorca docenia jakość? Tak uważasz? Y y y tak, wiesz co, nawet jeżeli nie rozumie tego, mm -hmm. dlaczego tak jest, to jeżeli słyszysz świetnie grających muzyków na żywo, jeżeli dostajesz y bardzo dobrze y y zmiksowany dźwięk na, na wielkich paczkach koncertowych, tu cię bije, wiesz, masz mm -hmm. energię, wszystko się zgadza, to, y to, y to to na niego działa energia. Są tacy, którzy przychodzili na przykład i mówili, że to niemożliwe, że gramy na żywo, nie, że to jest playback. To był wielki komplement, no jest, że ale tak. zawsze na żywo. A jak miłość w Zakopanem osiągała takie popierdolone liczby, bo to nawet nie ma innego słowa, no. to co ty czułeś? Wiesz co, to cieszyłem się po prostu. Ale to, to, to jest coś takiego, że siedzisz i tak patrzysz i to ja? Mieliśmy, wiesz, to była ta, ta magiczna noc w Zakopanem, Sylwester mm -hmm. Marzeń. No i Luis Fonsi wtedy był, wiesz, wielką gwiazdą mm -hmm. Despacito, ale Sławomir wyszedł po, po tym Sylwestrze, nie? Wystrzelił po prostu. Tak, tak. My zawsze mamy taki moment odpoczynku i akurat byliśmy yy, po prostu na wakacjach, bo w ciągu mm -hmm. roku nie możemy w sezonie, no bo koncertujemy. No i wiesz, jak codziennie milion 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 przybywało. Wiesz, bo Super. nie ma chyba większego uzależnienia niż sukces. I po takich liczbach, mm -hmm. Potem chyba trzeba trochę mieć taki, taką. wrócić do takiej normalności, że to się już może wydarzyć jeszcze no to jest, raz. To jest jakiś dar, nie? No, tak. I to stosunkowo szybko się wydarzyło, bo zobacz, pierwsza płyta, The Greatest Hits, mm -hmm. Miłość z Zakopanem, mega hit. No tak. I to wiesz, gwiazdy pracują na, na takie piosenki latami, dekadami, a myśmy mieli początek i jest, nie? I wracamy do punktu wyjścia. Zaczyna się to wszystko od zbiórki, od tego, że ludzie mogli kupić sobie, napicie się z tobą półki. Flaszeczki. Tak było, pół litra ze Sławomirem. Ile I do... to kosztowało? Półtora tysiąca. Dokładali mi do płyty i, i za to jechałem do człowieka i piłem pół litra z nim. <laughs> to są też chyba fajne historie. Co? <laughs> fajne historie. I wiesz, co ciekawe, że miłość w zakopanem jest taką piosenką podziękowaniem dla fanów. I tam jest dużo właśnie z tego picia wódki też tam jest parę ujęć. Mm -hmm. y bo to było podziękowanie za Krowfandik, bo fani nam że dali na płytę, to dali nam też na pierwszy teledysk, który mogliśmy zrealizować. No i dzięki, dzięki ludziom. Dzięki ludziom. Dlatego jest też ten szacunek po koncertach. Dlatego, wiesz, jak, jak możemy, czasami jeszcze dłużej podpisujemy, niż sam koncert y, trwał. A myślałeś o tym, żeby kiedyś stworzyć książkę, albo na przykład nagrywać jakieś rzeczy, żeby później opublikować film dokumentalny? Ja sobie, wiesz co, y, nagrania mamy, natomiast ja sobie wszystko spisuję. I albo książkę, może kiedyś jakąś komedię, ale to my musielibyśmy to robić, wiesz? Bo wydaje mi się, że gdybym to oddał y, w czyjeś ręce, to, to nie byłoby to yy, tak skuteczne. A poza tym jeszcze cały czas pracujemy, i jeszcze wydaje mi się, że, że jeszcze się coś wydarzy. Ale uważasz, Cię że poważę. jest najlepsze przed tobą, czy za tobą? Tak, jestem przekonany, że najlepsza piosenka jest przede mną. No to poprzeczka jest raczej całkiem. Ale wysoko. wiesz, to, to niekoniecznie jest kwestia, że muszę pokonać te wyświetlenia, bo ja się nie mam w ogóle zamiaru z tym ścigać, bo to jest piosenka, która poszła, wiesz, i, i do Meksyku, i na jakieś konsole do gry, i, i do Netflixa do filmu, mhm. że jakby ona cudownie, że jest, bo mam ogromny szacunek mhm. dla tej piosenki, bo nam dała po prostu wolność artystyczną, ale jakby cały czas się bardzo dużo uczę. Właśnie to jest ten moment, że ja, ja nie. My jakby nie. Nie konsumujemy tego sukcesu, tylko jakby się rozwijamy, yy, uczę się. No nie, no ale też go świetnie optymalizujecie. No jakby nie, jakby nie patrzeć, te wszystkie rzeczy, które robiłeś, nawet to jak 4 lata temu, czy tam 5 lat temu teraz już będzie, prowadziłeś program w TVP, tak. garza też z kosmosu. Jakby tak. to wszystko powodowało to, że ja nabierałem do coraz większego szacunku do tego, bo wydaje mi się, że dużo ludzi za taką artystyczną wizją mówi, że coś odrzuca. A nie, często nawet nie mając ale propozycji, to, a ty grałeś w ale grę. Stary, zobacz, przyjeżdżają do ciebie z Singapuru ludzie i chcą, wiesz, piosenkę do reklamy. I no i spotykam się, wiesz, ciąg, 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 ty Sławomir, mm. żartujesz sobie, a oni mówią: okej. Okay. No i tym samym <laughs> prowadzisz program za 450 tysięcy złotych. Nie, to nie było aż tyle. No ale około tego. To, jest, to, jest, to są kwoty, moim zdaniem, przeszacowane. No, przeszacowana, ja myślę, że tam z 300 wy było tak w rzeczywistości. już dawno było, nie pamiętam, ale na pewno 2018. było. 18. Bardzo było dużo. Tak, to było, O to mi chodzi, ale że wiesz, to byłeś jednym z najlepiej opłacanych. Na pewno, nie, jeżeli nie najlepiej, to jednym z najlepiej opłacanych prezenterów w ogóle w telewizji. Ale, ale wiesz o co chodzi, że to trzeba przeliczyć na to, co ja w tym czasie mógłbym zrobić, nie? Tak, że tak, jak ja, jeżeli ja możesz... nie mówię, że to jako w formie pretensji, nie? nie Tylko w formie nie, imponowania to, mi tego. Bo, bo to właśnie to tak przelicza, że w tym czasie mógłbym zagrać na przykład koncert albo dwa koncerty, mhm. zarobiłbym tyle, no a tu muszę poświęcić też dwa dwa dni, nie? I to mi się musi zgadzać. A ja na to patrzyłem w ten sposób, że szukałeś nowej drogi, ewentualnie żeby pokazać, że może, ewentualnie mogę robić coś jeszcze. A, nie. To ale znaczy... nie, nie, że to miała być rezygnacja. Jasne. Tylko pokazanie, że ja jeszcze do tego też się nadaję. No, słuchaj, to jest jakby, jak ci się otwierają drogi i kalendarz pozwala, robimy. Jak jest ciekawa propozycja. No, ale to też jest właśnie coś takiego, że trzeba się na to otworzyć. Tak. Bo wiesz, jak pierwsze skojarzenie jest takie, sprzedał się. Bo ludzie zaczynają myśleć prosto mm. prostolinijnie. No nie lubią, jak już odnosisz, to sukcesu się nie wybacza. To jest, to mm -hmm. jest, to jest taki problem, i nagraliśmy piosenkę Boli Dupa, mm -hmm. gdzie pozbieraliśmy na przykład hejty najciekawsze. Strasznie fajne są hejty teraz pod cudowronkiem, niektóre też sobie zanotowałem, chociaż jest super przyjęty, ale są i, i jakby z tych wszystkich takich y, y, ciekawych opinii powstała Boli Dupa. Y, no i to jest właśnie piosenka, która ma drugie dno też. Ma jakieś przesłanie. A skąd tu ogólnie taka precyzja w wycenianiu tego wszystkiego co robisz? Bo wydaje mi się, że to też jest bardzo duży sukces tego, jak liczycie, ile ty kosztujesz, mm -hmm. w jaki sposób eksploatujecie twój wizerunek do mediów? Wiesz co, no to pozycję jaką masz, nie? No tak, ale poza pozycją też jest ta sympatia. Mimo wszystko tutaj się składa wiele składowych, znaczy ja mam, gdzie ludzie się dużo wykładają. Powiem ci tak, że na szczęście ja się takimi sprawami nie zajmuję, tylko mam menadżera profesjonalnego. Mm -hmm. Mam PR-owca Millennium, czyli mm. Kaire, I oni jakby naprawdę mnie odciążają z takich rzeczy. Ja się mogę bawić. No żona się nie zmieniła, a menadżer od samego początku jest ten sam? Od samego początku. Te... Mieliśmy na początku jeszcze innego menadżera, ale no jakby... Ten największy sukces, jesteśmy cały czas z Robertem i, i bardzo nam się fajnie pracuje. No dobrze, i bierzesz program w TVP. Ty się nie bałeś trochę tego, że nagle spadnie na ciebie krytyka? Nie. Dużo ludzi... No trzeba jednak. dobrze zrobić, to... No ale wiesz, jednak dużo ludzi po prostu utożsamia to od razu politycznie, to jest od razu wojna ale polityczna. Ale widzisz, ale my na przykład dlatego cały czas współpracujemy z Polsatem, mhm. mamy swój program w TVS-ie który, on był jeszcze przed Sławomirem, też był fantastyczny producent, już teraz go nie ma, Krzysztof Szwed, który dał nam szansę, zarobiliśmy na pierwszy mm -hmm. komputer właśnie na śląskiej karuzeli i, i do dzisiaj go, w każdą niedzielę jest premierowy odcinek, więc my jesteśmy, wiesz, cztery, pięć różnych stacji i robimy swoje. Tylko pamiętaj, że optyka ludzi jednak jest skupiona na to, że to, tam, już ludzie okay. jakby nie wchodzą z okay. Głęboko, dlatego mnie to zastanawiało, a szczególnie że wydaje mi się, że ty jesteś bardzo postacią lubianą, mm -hmm. i to w perspektywie ruchu zastanawiało mnie, czy w ogóle nie pojawiło się coś takiego, że nie żeby nie było dymu. Nie. No to rozsądnie. Ale też Stefan opowiadał świetny deal z tym Sylwestrem. Jak to się stało, że zagrałeś na dwóch konkurencyjnych sylwestrach? No stary, to przeszliśmy w ogóle do, do historii, tak, bo to, bo się, to już już nie, się nigdy nie, nie powtórzy. Obie stacje się zgodziły. Jakby było tyle propozycji, nas chciała jedna i druga stacja, i dyrektorzy obu stacji mhm. się zgodzili na to, że gramy jednocześnie dwa Sylwestry. Tylko no, musieliśmy dać słowo, że dolecimy, nie? że będziemy. To jest też, yy, dzisiaj opowiadają o tym swojej znajomej, ona mówi, nie, ona pracowała kiedyś w TVP i mówi, nie, to niemożliwe. Jest. Dwie telewizje na żywo. Wiesz, jaki to stres? I żeby zdążyć, bo musisz być, mało tego, masz próby jeszcze mm -hmm. dzień wcześniej, musisz się przemieścić, no i zakopane, które wiadomo, że będzie zablokowane, yy, zakorkowane, no i mogą być chmury, może być, wiesz, różnie mm -hmm. z tym helikopterem, ale się udało. Ale była duża kara, gdybyś nie dotarł? Yy, wolę nie wiedzieć. Okej, okay, czyli musiała, musiała być, bo to też było takie zastanawiające dla mnie, bo właśnie... Ale nie, wiesz, to dzisiaj... tutaj wydaje mi się, że, było, że po prostu była życzliwość, że ja wiedziałem, że tam w razie czego jest jeszcze jakiś ruch no, w, tym, w tym drugim Sylwestrze, że może tam ewentualnie 10-15 minut można wiesz, kogoś zamienić, przestawić, jeżeli by się coś wydarzyło, ale policzone było przez profesjonalistów, że, że zdążymy i zdążyliśmy. A robiłeś to bardziej z przełamania konwencji, czy też po prostu kasa była na tyle ciekawa? Totalnie że... kasa tutaj nam się nie opłacało, dlatego że wynajęcie helikoptera, kostiumy na, na obie imprezy do mhm. tego, wiesz, muzycy, którzy też muszą lecieć helikopterami, bo, bo wszyscy musimy mhm. razem lecieć więc jakby to bardziej robiliśmy po to, żeby pokazać, że się da. I że potrafimy to zrobić. To był jakiś kolejny punkt. Wielkim było yy, rewind YouTube'a, mm -hmm. gdzie byliśmy numerem jeden i to nam Google zweryfikował, że wszystkie wyświetlenia są wiesz, na legalu mm -hmm. i że są prawdziwe. Drugi to był właśnie ten Sylwester, taki podwójny, to z takich dużych imprez. A ile tam helikopterów w takim wypadku było ze względu Musieliśmy na. Musieliśmy że... dwa helikoptery. Okej, okay, czyli sprzęt po prostu mieliście już tam przygotowany. Sprzętu nie musimy, no tyle co no, gitary, nie? No tam już. Aha, czyli gitary zabieraliście, bo no już tak. myślałem, że wszystko było już jakby. To po... znaczy, wiesz, byłoby to możliwe, bo, bo masz ten Rider i on będzie mm -hmm. spełniony, i na pewno no, nie jest problemem, wiesz, załatwienie dwóch gitar porządnych. No właśnie, nie? dlatego. Ale no wiadomo, że, że chłopaki mają swoje ukochane gitary, i one leciały z nami. Jak dziewczyny. No. <laughs> Ale to wyszliście na tym chociaż na plus? Bo to brzmi. Na trochę pewno, trochę. nie, na pewno to ja wiesz, ja nie ja, słuchaj, to nie bidulę, że, że, się, że, że, że wiesz, tam dokładaliśmy do interesu, tylko że mówię, że że dużo lepiej wychodzę na normalnie zagranym koncercie niż na dwóch telewizyjnych sylwestrach, ale samo to, że się pokazujesz w dwóch telewizjach, wiesz. No rozpierdol, no zostajesz zapamiętany na zawsze. Tego Bo słowa właśnie bym chciał użyć, no tak było i to, i samo to, że ludzie, wiesz, czekali, przełączyli w ogóle na, z jednego kanału na drugi, czy słowo już doleciał, wiesz, tam konferans już leci, wiesz, no, to naprawdę było wydarzenie. No to, to gwiazda. No tak. No. Bo jednak mimo wszystko to jest coś, co można nazwać bycie gwiazdą, no bo co innego? No. To jest jakby pewnego rodzaju definicja. Od tego momentu, kiedy zaczęło się tak bardzo dużo tych wszystkich propozycji mm -hmm. koncertowych, grasz mniej ze względu na to, że możesz? Wiesz co, mieliśmy coś takiego z Kairą, że jakby straciliśmy kontrolę nad naszym życiem. Że graliśmy y, 7 dni w tygodniu, codziennie, w innym miejscu. Mm -hmm. Że wiesz, pisali mi na karteczce, gdzie jestem, co uważałem, że jest nie do. W ogóle jak artysta może wyjść na scenę, i nie wiedzieć, gdzie jest. No, ale nie wiedziałem, bo jak budzisz się codziennie gdzie indziej, możesz się pomylić. I wiesz, pisali mi i już było tyle tego, a, a jakby prowadziliśmy życie sportowe, nie? Mm. Tam nie było ani używek, no staraliśmy się wysypiać jak najlepiej, jakoś ten czas, energię e, gromadzić, że powiedzieliśmy, że nie chcemy, nie chcemy tak więcej. Nie, nie, nie było czasu na przykład na pranie, kupowaliśmy w ogóle bieliznę w mm. hipermarkecie i wyrzucaliśmy. Wiesz, bo no, takie to, to są takie rzeczy, nie? Rock and roll gwiazda. Tak. Tak to, tak to działa. Pamiętasz moment, w którym przestałeś liczyć pieniądze? Mm, to znaczy w sensie, że... No, że poczułeś no, faktycznie, że mamy ich tyle, że jest bardzo dobrze. Tak. K wiesz, kiedy, kiedy przestałem w ogóle patrzeć, jak jadę na stację benzynową, po ile paliwo i ile zatankowałem. Nie? Kiedyś lałem mm -hmm. za 50 zł, czy tam miałem jakiś ten... A po prostu jak jadę, to tankuję. Jak chciałem sobie kupić nowe koła, nowe opony, mm -hmm. najlepsze, to po prostu je kupuję. Nie? Że nie ma problemu. No to ile, jaki to był okres kariery? Gdzie mniej więcej to było na tej osi czasu Sławomira? Kiedy to się pojawiło, że właśnie przestałeś się tym martwić? Ja tak się do końca nigdy nie martwiłem w ogóle, ale no był taki moment, wiesz co, to, to właśnie jest takim opóźnieniem idzie. To jest mhm. tak, że najpierw przychodzi sukces, przychodzi ogromna popularność, a dopiero potem tak jakby to tak się powoli nakręcało, że pojawiają się pieniądze. Ale to był kwestia, przepraszam, że jak pytam, ale no. to jest nawet interesujące dla ludzi, bo wydaje mi się, że dużo ludzi utożsamia to właśnie tak, że to nie w takiej kolejności, jak ty powiedziałeś, tylko no. dużo ludzi się, że przychodzi tak popularność i od razu jest kasa i ogólnie jest wszystko, a czasami jest tak, że jesteś bardzo popularny, tak. ale to kompletnie nie idzie razem no z no tym. To musisz się naprawdę narobić, żeby ta kasa przychodziła, i na przykład granie siedmiu koncertów w tygodniu nie wynikało najprawdopodobniej z tego, że ty tak kochałeś grać, że siedem razy w tygodniu. Nie, znaczy było tyle propozycji. No właśnie, wiesz, ty może się zajeżdżałeś, no te, bo to jest zajeżdżanie. A też jest, też jest coś. Takiego, że masz ten swój moment wspaniały i warto z niego korzystać. Jak się potem okazało, wiesz, dwa lata odcięcia, pandemia, zero koncertów, mm -hmm. ale czas, żeby wreszcie, wiesz, pomieszkać u siebie, spać w, we własnym łóżku i, i móc nagrać płytę, bo my przez cztery lata nie mogliśmy płyty nagrać. Był materiał, nie było czasu wejść do studia fizycznie nagrać, rozumiesz? Mm -hmm. Czyli to powiedzmy, mogło być w perspektywie roku się stało to, że to się tak sfinansowało na tyle, że przestałeś się No to od, 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 od kiedy zrobiliśmy Sławomira, myślę, że dłużej, ze 4 lata. Że po 4 latach jakby y, powiedzmy y, od, od, od takiego boomu na Miłość w Zakopanem rok jeszcze, nie? Okej, okay, to faktycznie. No bo to się, to, poza tym wiesz, no myśmy bardzo dużo wydawali właśnie na, na sprzęt, na mm -hmm. mikrofony, na gitary nowe, że, żeby to cały czas rozwijać. Na orkiestrę symfoniczną, jak nam się marzyła. I to okay. po prostu, że nagle możesz, masz marzenie, żeby, żeby, żeby była ta orkiestra, żeby ci ten kompozytor rozpisał partyturę, żeby to było, wiesz, no to cudne. Teraz rozumiem, jak powiedziałeś, że dalej jesteś tym małym chłopcem w środku, okay. bo po prostu spełniasz chyba marzenia tego chłopca, którym, którym byłeś. Tak, tak, ja pamiętam, chciałem mieć swój mikrofon bardzo, wiesz. <laughs> chyba mieć... się udało, wiesz. To mam. A inwestujesz środki gdzieś poza branżę muzyczną? Nie. Nie? Kompletnie? Nie, wiesz co, ja mam w ogóle wystarczające, już tak dochodzę do wniosku, mamy gdzie mieszkać, mm -hmm. mamy czym jeździć, możemy artystycznie robić to, na co, na co mamy ochotę, jest okej. Okay. Ale to, bo no nieruchomości tak, z tego co się dowiedziałem, że jeżeli chodzi o nieruchomości, to gdzieś tam jesteście mniej więcej aktywni, no bo to pewne aktywa po prostu i gdzieś tą kasę inwestujecie. No tak, no tak, żeby, żeby to mieć w jakimś, wiesz, nie, nie na koncie tylko. W, czy, w, jakiejś, w jakiejś rzeczy. No tak, nawet przez to, że inflacja po prostu jest to w stanie zżerać, a mieszkania cały czas drżąją, więc trochę bronią się przed tą inflacją. A ile procent twojego sukcesu to twoja żona? 50. Zdecydowanie. To jest 50-50, to są dwie nogi Sławomira. Przy rozwodzie to ten wywiad będzie wyciągnięty. Dobrze, nie, nie będzie rozwodu, chociaż co, co roku, wiesz, są artykuły o rozwodzie, o tym, że Kaira jest w ciąży, ale wiesz co, my tak się... Głupio to zabrzmia, ale się tak pięknie starzejemy, mm -hmm. że mamy już coś takiego, że tak się osadziliśmy już w tej pracy i rozumiemy się, wspieramy, jedno się uśmiechnie do drugiego, przymknie oko, i to jest super. Znam całą Waszą historię, jeżeli chodzi o związek i od do tego wesela na 120 osób, ale zastanawiam się, czy pamiętasz, kiedy pierwszy raz pocałowałeś swoją żonę? Pewnie. Kiedy? To było, słuchaj, po premierze graliśmy taki kabaret yy, obsceniczny. Świntuszki. Mhm. Michał Bobrocki nam napisał taki bardzo elegancki kabaret, ale treści były, jak wiesz, e, s, s, no, no, wulgarne. Mhm. I, i, I mieliśmy premierę, i, i wtedy coś tak zaiskrzyło. I był ten moment. Jesteś romantykiem? Staram się być, ale to nie jest łatwe. Dlaczego to nie jest łatwe? <laughs> nie jest łatwe, dlatego że wchodzi, wiesz, e, rutyna i dużo innych rzeczy, i chyba mógłbym jeszcze dużo nad tym popracować, dużo bardziej być romantyczny. Ciężko jest <laughs> Kajro zaskoczyć też. A kiedyś byłeś bardziej, a teraz po prostu rzeczywistość cię przygniotła? Czy... Nie, to właśnie wiesz, to tak jest, chyba to jest to wygodnictwo, że już myślisz, że to masz, a to trzeba dbać cały czas o, że, o, o tą drugą połówkę. A pisałeś kiedyś do niej listy miłosne? Pisałem, oczywiście. I co tam pisałeś? Pisałem, pisałem, no to, to jest dla Kairy. To no jest, nie, no, wiesz, no proszę, podziel się. To, jest, to jest dla Kairy, pisami jej piosenki też. Megiery napisałem. Mm, no taką tak, ta ona była piosenki, więc. Ale napisałem też Będę z nią. To była piosenka mm -hmm. na urodziny dla Kairy. I, i, I na przykład to było pamiętam, że ten teledy skręciliśmy po pandemii i jak go obejrzycie na naszym kanale, to zobaczcie, jak jesteśmy szczęśliwi. Naprawdę mm -hmm. radośni i Simpson w ogóle jedziemy sobie, wiesz. Także oto są takie mm -hmm. momenty romantyczne. No dobrze, ale patrz, będzie to zastanawiało, bo ty mówisz o tym, że wy jak się kłócicie, to się naprawdę kłócicie. Naprawdę, to, no, naprawdę... to jest nieprzyjemne. Ale A jest. padło kiedyś hasło, rozwiedźmy się? No jasne. Stary, to to jest wiesz. W kłótni są wszystkie argumenty dozwolone. Ważne, <laughs> żeby się na końcu jakoś złapać i, i, i znaleźć yy, wspólną, wspólną drogę, ale jest też coś takiego, że, że Skyro, że my naprawdę byśmy nie chcieli już przechodzić tego drugi raz, wiesz. Szukania, mm. yy, jakiś ten nie ma sensu. Poza tym, życie jest krótkie. Jakby ja widzę, że y, ja się uczę miłości cały czas od mojej żony, od mojego dziecka, uczę się tej miłości, to są kolejne etapy. I wydaje mi się, że, że żeby tam na końcu naprawdę gdzieś się udało kochać, to jeszcze tych schodków w tej miłości jest dużo. Wydajesz się bardzo wrażliwym gościem, tym bardziej zastanawiam mnie, czy nie kiedyś pomyślałeś, że może to jest faktycznie koniec. Czego? Związku waszego. Coś ty. Nie. Nie, nie, nie. To ja jestem od tego jakby, żeby ochronić dom, ochronić związek mm -hmm. i rodzinę. To jest, Jeżeli coś będzie nie tak, to jest moja wina. Czyli ty jesteś tym, który przeprasza i mówi, chodź, pogodzimy się? Na pewno chętnie przepraszam, jeżeli jest, wiesz, mój błąd i, a zawsze jest przecież moja wina. No właśnie, no tak, że coś facetem <laughs> w przecież, tym związku. Trzeba, trzeba <laughs> przeprosić. Ale wiesz, ale czasami yy, są jakieś cele najważniejsze. Mm -hmm. O nich trzeba pamiętać. Celem najważniejszym może być dziecko? Wychowywanie go wspólnie? Nie, bycie szczęśliwym. Żeby ta żona i mąż byli szczęśliwi, to wtedy dziecko też mhm. będzie szczęśliwe. Dziecko nie może być takie, że o, jesteśmy, mamy dziecko, no to musimy być razem. Oczywiście yy, to jest ktoś, kto jest pod twoją opieką, mhm. kto kiedyś sobie pójdzie dalej i on chce mieć szczęśliwych rodziców i yy, jego szczęście jest, jest tutaj, jak masz do wyboru, nie wiem, właśnie szukanie jakichś romansów mhm. i tak dalej, no to warto sobie pomyśleć, co kładziesz na szali. Mm -hmm. Czyli byłeś zawsze takim rozsądnym gościem. Staram się. Wiesz to cenię sobie. Ja bardzo długo czekałem na, na taką żonę i czekałem na takiego człowieka u mojego boku. Ja sobie to bardzo cenię. Jesteś fajnym mężem? Tak w swojej opinii. To do Kairy by trzeba nie, nie, było. Nie, nie, w swojej opinii. W mojej opinii. Staram się być. Wydaje mi się, że, że tak, że jeżeli mam poczucie bezpieczeństwa, jeżeli yy, jeszcze ją umiem rozśmieszyć, mm -hmm. jeżeli jeszcze ją umiem zaskoczyć... No, to wydaje mi się, że jest ok, ale, ale dużo jest, ona mi dużo rzeczy, wiesz, wybacza, przymyka oko. Ja też jestem trudnym gościem. Ja jestem naprawdę. Yy, no, mam taką duszę artysty i czasami robię różne, różne rzeczy, które. Yy, no to prosto trzeba powiedzieć. No na przykład, wiesz, no, yy, siedzę na przykład w nocy i gram na trąbce, czy, czy jakieś inne, mm. ten, no, jest, jest to upierdliwe. Czy śpiewam na przykład, no stop. Ale taki jesteś, i wydaje tak się. Jestem. że Jak jestem, takiego mnie wzięła. Tylko nie miałem wtedy trąbki, a teraz, teraz mam. Przypominasz trochę swojego tatę? Myślę, że tak. Myślę, że tak. I, i myślę, że w wielu e, kwestiach nawet chcę być taki jak mój mm -hmm. tata, ale w wielu też poszedłem dalej i idę swoją drogą. A pamiętasz to, kiedy pierwszy raz ci powiedział, tak, tak jak już byłeś dorosłym człowiekiem, tak. jestem z ciebie dumny, synu? Tak. Kiedy ta, to było? Tak. Tata, wiesz co, no to nie było na pewno w tym momencie, mm. gdzie nazwisko na płycie. Mm -hmm. <laughs> Ale wiesz, tata jest gościem, który zawsze we mnie mocno wierzy. I ja zawsze miałem takie punkty w karierze dla mnie bardzo ważne. To było, żeby, żeby był na koncercie. Mm -hmm. Jak ja na przykład śpiewam premierowe piosenki. I, I pamiętam, że był na koncercie, gdzie zaśpiewałem piosenkę Andrzej pierwszy raz i kolorowy mm -hmm. film. To, to są też takie utwory, nad którymi pracuję. I, i właśnie zawsze ta duma, taty, jest. jest chłopakowi, synowi jest to potrzebne. Mm -hmm. Ale to było, Akceptacja. że uścisnął ci dłoń i powiedział: Pewnie Jestem przytulił, dumny z ciebie? przytulił, synu, wiesz, jestem z Ciebie dumny, jestem dumny z Waszego syna, jestem dumny z tego, co osiągnęliście. Mój tata na przykład kocha moją żonę też. Mm -hmm. Wiesz, i to jest, to daje mi taką podstawę, nie? Synu, trzymam za ciebie kciuki. I ty marzyłeś zawsze, żeby być, też być ojcem? Tak. Ale z, jakim, z jakimś szczęściem tak. to. No pewnie. I spełniasz się w tym? Tak. I myślałeś, że to będzie trudniejsze, łatwiejsze? Jak, jak ty sobie to wizualizowałeś w perspektywie tego, jak się zderzyłeś z rzeczywistością? Wiesz co? Y Trzeba dużo rezygnować z siebie, w sensie yy, człowiek ma takie przyzwyczajenia swoje, wiesz za kawalerskich czasów. Yy, to, 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 <grym> Dobrze to brzmi. <grym> no, no ma, no ma, no, no bo wiesz, no bo możesz sobie wyjść kiedy chcesz, o, możesz sobie oglądać serial, wiesz, no jakieś takie, mm -hmm. takie rzeczy, a jak masz już takiego małego człowieka, za którego odpowiadasz, to jest pewien rytm, i, ale odkrywasz też nowe rzeczy. To znaczy, jedziemy na przykład, wczoraj jechaliśmy na rowerach i tak nas strasznie zlało. No ale wczoraj mm -hmm. był Lany Poniedziałek akurat. I, I wiesz, jest ten moment absolutnego szczęścia. Jedziemy w trójkę na rowerach, jesteśmy szczęśliwi. Świeci nam słońce, a sen mówi: Tato, ale ten świat jest piękny, nie? Albo tato, kocham cię najbardziej ze wszystkich dziewczyn. <grym> nie? I taki mały człowiek ci to powie, i nagle widzisz w nim samego siebie, on śpiewa, mm -hmm. y teraz się wkręcił w Mandalorian. W muzykę piękną, wiesz, taką filmową. Mm -hmm. I taki sześciolatek to nuci wszystko Półtony słyszy czyściutko. A tak. żyje też w świecie internetu, żyje w świecie YouTube'a? Nie, no wiesz co, on oczywiście ogląda tam, ma, ma chwilę zawsze wyznaczonego czasu, że może sobie e, pooglądać rzeczy, które go interesują. Jest kreatywny, lubi Minecraft'a, lubi wiesz, tam konstruować rzeczy. No, bombę atomową. Ma Bomby atomowe, bardzo tak. lubi rozwalać wszystko i fascynuje się. Dena go fascynuje. A jak się łączy ojcostwo, szczególnie takie, jak mówisz, z taką fascynacją z karierą? Wiesz co, bardzo proste, jak się ma mądrą żonę. Bo Kaira jest taką osobą, że kiedy ja muszę popracować artystycznie i tak dalej, to, to pomoże mi w tym, żeby miał taką możliwość, żebym miał mm -hmm. ten czas. wydaje mi się, że ja i tak mam więcej czasu niż taki człowiek, który wychodzi, wiesz, do roboty rano i wraca po 15.00. Ja mam więcej czasu dla tego dziecka. Mam komfort. No dobrze, wiesz znaczy, że teoretycznie na pewno masz więcej czasu, ale taka praca, kiedy jedziesz na koncert, mm -hmm. to ona nie kończy się tylko wtedy, kiedy grasz koncert. Nie, no cały tylko czas. Tylko jesteś no... wywalony na drugą stronę, wiesz, jakby dużo dajesz tym ludziom, zostajesz tak, z tymi tak, ludźmi, jesteś tak. zmęczony po Jestem. prostu silniej. No ale wiesz, jak, jak, bo kiedyś Kordianek jeździł do trzeciego roku życia, jeździł z nami mm -hmm. cały czas na, na trasę koncertową i jeszcze z, z naszą kuzynką, która się na czas koncertu nie opiekowała, ale miał taki moment, że rząd zdecydował, że on tu ma swoje koleżanki, że ma przedszkolę, że chce zostać i. Yy, no, on jakby wiesz, jego to śmieszy w ogóle co ja robię, co robimy. Mm -hmm. I, i, I czasami sobie też żartuje z nas. <laughs> Jesteś wierzący i daje ci to dużo siły. Często się modlisz? Tak, codziennie. I jak wygląda dzisiaj taka modlitwa? Ona jest spójna na przykład z tym, jak ludzie modlą się w kościele? Wiesz, to, to jest intymne. Ja, ja też, jakby to jest taki delikatny temat, nie lubię tym empatować, mm -hmm. ale bardzo dużo mi modlitwa daje i sakramenty mi dużo dają, różaniec mi dużo daje też. Czyli też chodzisz do kościoła. Chodzę. Bo to jest coś, co mi się wydaje, że dużo jakby. Niestety polityka uważam, że zepsuła, zepsuła jakby odbieranie ludzi wierzących, bo wydaje mi się, że wiara to jest bardzo duże błogosławieństwo, bo to jest tak, że trzeba to dostać. Tak. To ojciec gdzieś też przekazuje jest coś takiego. Tak, tak, to rodzice po prostu tak. gdzieś tam po prostu musisz być w tym wychowany. I to nie jest tak, że. Ale czasami czasami wiesz, ten Bóg cię znajdzie też sam. Często w momentach kryzysowych ludzie odnajdują Boga. I to też jest bardzo, bardzo interesujące. Jak to sobie zobaczyłem, a szczególnie, że wiem, że twoja żona już tak nie koresponduje z, nie, ani z kościołem, bo, ani z Bogiem. E, Kajra się Bogu nie narzuca. To, to jest fajna <laughs> równowaga. Taka i powiem ci, że ja uważam, że jestem dużo lepszym. E, Wierzącym człowiekiem, właśnie, że, że mam żonę, która patrzy na mnie mm -hmm. i jej się nic wierz, nie <laughs> no. tylko gdzieś coś, ten to zaraz będzie to wytknięte, nie? I, i, i myślę, że właśnie to chodzi o, o prawdę, że jak będziemy blisko prawdy, no to, to będziemy się czuć wolni w różnych religiach, ale żeby do tej prawdy, żeby do tej miłości dojść. To jest Najważniejsze tak. jest zawsze wiedzieć to, że niezależnie co myślimy, zawsze możemy się mylić, i to jest tak. piękna dewiza tego wszystkiego, i wystarczy po prostu czasami. Podążać za sercem i być dobrym dla drugiego człowieka, i to już jest bardzo dużo, co możemy zrobić dla tego e, świata. Uwielbiasz zajmować się trawnikiem, tak. siać trawę? Tak. Wtedy odpoczywasz? Naprawdę, wiesz, po tych, po tych koncertach takich ciężkich, po mm. tych tysiącach ludzi, ja czasami mówię, bo to są setki spoconych pach naszej, no zdarza się, wiesz. Człowiek po prostu chce mieć ten moment taki natura pomaga. Zapach ziemi na wiosnę mm. jest piękny. Co to za trawa? Trawa? Wiesz co, mam od Marcina wyrostka, taką mm -hmm. teraz trawę niemiecką, drogą. To jest ta z apteki? Sypie. Nie, nie, ta, ta nie, ale y, Marcin właśnie ma przepiękny trawnik, mm -hmm. no, z, z wyrostkiem o trawnikach, ale gadamy czasami i no i wiesz, tam jakąś wertykulację, na początku ręcznie też dużo chwastów wyrywałem, mm -hmm. no ale teraz y, czasami tam też, no, jakieś trzeba Środki ochrony dziabnąć. Twoja żona powiedziała w ostatniej rozmowie w hejt parku, że patrząc na twój tryb życia, tak. rozumie artystów, którzy zaczynają korzystać z kokainy. Ty też to rozumiesz? E, to znaczy, były takie momenty z karą, że oboje mieliśmy, wiesz, takie już dociśnięcie i, i energetyczne, mhm. już byliśmy tak puści. A trzeba było jeszcze coś z siebie dać, że tak mówimy. Aha, czyli to jest ten moment pewnie, że, że niektórzy się na to kuszą i nabierają. A ty byłeś kiedyś, kiedykolwiek bliski tego, żeby dać się na to nabrać? Yy, nie. Nie, wiesz co? Dlatego, że yy, ta energia mnie na przykład muzyka niesie. Ostatnio miałem taki moment, że zarwałem noc i dwa dni, nie, dwa dni nie spałem, ale muzyka, ponieważ pracowałem nad piosenką, muzyka ma w sobie tę energię. Można się pod nią podpiąć. Mhm. Ale jednak wiesz, to jest takie podpięcie się trochę pod agregat, który i tak traci moc. No bo nie da się dwa dni nie spać, żeby nie odczuwać konsekwencji tego wszystkiego no tak, w perspektywie. No, ale... Bo potem na trzeci dzień najprawdopodobniej spać 12 godzin. Nie, no nie, bo nie możesz, masz dziecko. Okej. Okay, masz tak. obowiązki, wiesz. I no tak jest, no ale, ale masz ten moment, że wiesz, że przychodzi gitarzysta, będziemy wiesz, kładli gitary w studio i, i nie mogę mu pokazać, że jestem zmęczony, że ten, mm. ja mu też muszę dać energię. A czasami zadajesz sobie pytanie, kim naprawdę jesteś? Czasami mi życie pokazuje, kim jestem. I, i, i szybciutko mnie sprowadza, jakby do parteru. I ile ile jakby mogę, a, a ile to jest gdzieś dar też, nie? A na ile słowo Mir cię zmienił? Bardzo. Właśnie. Bardzo tak. mnie zmienił. Dał mi poczucie, wiesz, pewności, dał mi niezależność, dał mi. Yy, Radość też ogromną, wiesz? Mhm. Ostatnio mnie bardzo wzruszył, byliśmy na takim koncercie, gdzie były dzieci niepełnosprawne i tańczyły do miłości w Zakopanem, wiesz? I ta szczera radość to jak widzę, że, że ktoś się tak cieszy, tak pięknie i że to, co robię, dało komuś taką radość to jest dla mnie nagroda największa. A chciałbyś, żeby ludzie bardziej zaczęli zauważać to, że to jest rola? A że ty jesteś trochę inaczej skonstruowany niż ja, Sławomir? Wiesz co, ja im to zostawię. Ja sobie cenię jakby prywatność. Mm -hmm. Bardzo mi zależy na tym, żeby kojarzyli Sławomira i mnie, nie tylko z Miłości w Zakopanej. I dlatego na przykład, jeżeli ktoś nas teraz ogląda i słucha, to chciałbym go poprosić, żeby zasubskrybował mój kanał. Bo tam są różne piosenki mm -hmm. ciekawe. Będą też premiery, nad którymi pracujemy. Tam jest dużo mojego serca yy, i, i to... to Chciałbym, żeby ludzie mnie y, traktowali przez pryzmat tych piosenek. Żeby patrzyli na mnie właśnie przez te piosenki. A wyobrażasz sobie, że zamykasz projekt Sławomir, tak jak zrobił to chociażby kłebo na Fide, zamykając swoją działalność muzyczną? Tak, parę razy sobie y, myślałem o tym, jak to zrobić i co zrobić. Ale to znaczy, że jest to w planach? Nie. Nie jest, wiesz, to dopóki ludzie się bawią, dopóki mm -hmm. mamy pomysły, dopóki Sławomir ma tak szerokie, różne drogi, no to jestem spokojny. Ale gdyby to zgasło mm -hmm. i stwierdziłbyś nie, no to teraz spróbuję po prostu być aktorem. Wyobrażasz sobie coś takiego? No czy bez, nie? bez problemu, wiesz, mamy bardzo dużo propozycji ciekawych. Czekają, wiesz, moglibyśmy teraz spektakl w Warszawie w teatrze robić. E, zrezygnowaliśmy z dwóch filmów z Z głównych ról, mm -hmm. no nie? Co jest, jest aż wyobrażalne? No, stary, kiedyś w ogóle po szkole to, to. to, to, to no ale tak, no jakby zmienia się trochę yy, myślenie, zmieniają się możliwości, masz dużo pracy, możesz sobie wybierać tą, która cię cieszy, ale staram się na przykład, co też pokazała pandemia, że mamy kilka zawodów, że ja jednocześnie pracuję nad y, kilkoma rzeczami, mam kilka źródeł, mm. wiesz. I fajnie, że one są wszystkie artystyczne, że one są wszystkie powiązane y, z tym, co lubię. A jesteś wyrozumiały dla świata, że wcześniej ten świat artystyczny, powiedzmy, nie był zainteresowany tak o tobą, kiedy nie byłeś popularny, a teraz, kiedy jesteś popularny, to sami otwierają drzwi i mówimy, zapraszamy, zapraszamy? Wiesz, co jasne, że tak, bo ja rozumiem teraz, na czym to polega, nie? tylko szkoda, że nie, nie mówią tego w szkole. Ja bym na przykład strasznie się chciał spotkać z Kairą i ze Sławomirem w szkole teatralnej, żeby oni przyszli, nam dali y, godzinę swojego czasu i popowiadali. I co by się opowiadali? No, na czym to polega? O co chodzi tak naprawdę, nie? Żeby nie byli zaskoczeni, żeby parę rzeczy na parę rzeczy zwrócili uwagę, które trzeba robić, żeby dali sobie więcej szansy. A to w tym. rzeczywistości to polega na tym, że pomimo tego, że masz talent, potrzebujesz też mieć talent do tego, żeby być osobą popularną, żeby zwracać na siebie uwagę? Tak, trzeba dbać, <laughs> młodzi aktorzy muszą dbać też o socialę. Super, jeżeli mają swoje rzeczy, swoje pomysły i muszą wiedzieć, że to zderzenie jest brutalne. Jest kilka osób, które dostaną szansę, a reszta będzie długo pracowała na, takie, na taką możliwość. Mm -hmm. To jest niesamowite, patrząc na to, że wydaje mi się, że każdy tam idzie mm -hmm. z bardzo, i to jeszcze szczególnie, że z bardzo młodym człowiekiem. Każdy, to idzie do tej szkoły, ma wielkie marzenia. Ale wiesz, I patrz na tych największych. No tak, no i dobrze, no bo trzeba patrzeć daleko, trzeba patrzeć na Queen, na Frediego, wiesz, nie, 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 można, nie można się zamykać w tym, ale trzeba też ciężko pracować. I dużo osób tego nie słyszy: że sam talent, samo to, że jesteś po szkole teatralnej, że miałeś wspaniałych profesorów, nie da Ci pracy. Musisz, yy, musisz pójść dalej. No aktorsko wiesz. Trochę, trochę jakby, myślę, że gdybym napisał książkę o Sławomirze, mm -hmm. to można by ją było przełożyć na świat aktorski, bo. Wystartowaliśmy ze Sławomirem od zera muzycznie, mm -hmm. od samego początku, po tych wszystkich szczebelkach, ale były takie założenia na początku, których się trzymaliśmy i w których byliśmy konsekwentni. No ale to jest, to, no bo ja, ja na przykład bardzo chętnie przeczytał taką książkę w perspektywie tego, że z tej historii płynie jeden taki od razu pierwszy jakiś taki wniosek, to pracowitość. Pracowitość. To no. to, że jedziemy szybko, a to dociśnijmy jeszcze gaz do dechy. Ale wiesz o co chodzi, żeby też yy, pracowitość, no ja byłem pracowity po szkole, ale trzeba też ten kierunek, dobrze tą pracowitość swoją ukierunkować. Tylko tutaj byłeś zależny trochę sam od siebie, że trochę mogłeś znaleźć przestrzeń, w której to ty dyktowałeś tempo, że ty mhm. nie potrzebowałeś tego, żeby YouTube Cię zatrudnił, mhm. żebyś mógł tam publikować swoje piosenki, tak. tylko byłeś sobą i jakby bez żadnych też protekcji. To prawda, ale widzisz, dzisiaj mnie na przykład zaskakuje to, że pojechaliśmy, yy, bo jesteśmy teraz po premierze cudowronka, mm -hmm. właśnie takiej tak, tak, tak. ryzykownej piosenki na 40. <gry> bardzo interesującej. I, I nakręciliśmy ją telefonem. Teledysk. Ale, ale no, słuchaj, no, to jest jak najbardziej. No, przecież teraz... Selena Gomez nagrywała współpracy z Aplem cały teledysk. No tak, no i zobacz, i teraz dzisiaj mi... Yy, kurwa, jak to brzmi młody człowiek. <laughs> Myślę, że ja jestem młody, nie? Ale, ale kolega młodszy na planie właśnie mówi, że ma pomysł i coś tam, jak to zrobić. Ja stary, masz telefon, nagrywa w HD, no to w czym masz problem? Idziesz tutaj, zrób tak, tak, tak. I myśmy Skyrom poświęcili, pamiętam, na pewno kilkanaście razy e, swój czas, tłumacząc no. komuś, jak to zrobić, naszym znajomym. I oni stary w ogóle tego nie robią. Nie robią tego. Nie, nie, to, jest, to, to jest droga naprawdę... Y, gdzie możesz dotrzeć do ludzi, możesz zrobić coś swojego, no ale to nie ma tak. Trzeba z takiego myślenia, że ktoś za mnie zrobi, że on wymyśli, o, ktoś mm -hmm. mi ogarnie kanał, że ktoś mi zrobi, wiesz, czołówkę, ktoś No nie, musisz to umieć wszystko robić. No i zobacz, jaki to jest ciężki zawód mimo wszystko. YouTuber, influencer, to jest naprawdę dużo roboty. Dużo roboty, dużo roboty. I ja, jak jestem na planie filmowym dzisiaj, to szanuję. Uczę się i, i, i szanuję pracę, jakby, bo mm. my ogarniamy plany teledysków sami. W ogóle. Całe no to teledyski. nawet tak powiedziałeś, że na planie filmu połowy ludzi by nie było, w Twoim mniemaniu, bo ze względu no ja, na to. No ja, że... ja już patrzę jak producent. Ja już mam takie oko jak producent. Jak jestem na planie, to widzę, kto mi się tutaj opieprza, a kto dobrze pracuje. No bo szanujesz. Szanuję pracę. No właśnie. I czas. No, czas i pieniądze. No bo koniec wiesz. końców to jest wyznacznik jakiś skrót myślowy do tego. Ale wiesz, że jak myślisz w ogóle o tej muzyce, on, pieniądze się pojawiają oczywiście, ale one nie mogą być celem. To jest też błąd ludzi, że od, zaczynają od pieniędzy, że to jest, że to jest ten, ten... A zobacz, nie. one się pojawiają na końcu i to jeszcze A tak, one jak się powiedziałeś, to jest, jak ta maszyna. Z opóźnieniem, ma... z opóźnieniem. Ja mam i tak super sytuację, bo jestem autorem piosenek, mm -hmm. czyli, czyli jeszcze, wiesz, mam yy, zaiksy, ale... Ale jak się wyjdzie od tego, to jak już ktoś ze mną rozmawia, tak to już, to już yy, nie tędy droga. Trzeba najpierw coś dać, spróbować, czymś się chcieć podzielić, wciągnąć, pokazać, a potem gdzieś tam na końcu. Tylko zobacz, bo to jest zazwyczaj pakt z diabłem. Tak ludzie na to patrzą, mm -hmm. że jeżeli już idziemy do tego internetu, to już no. chociaż bądźmy pewni, że zarobimy tam kasę. A to nie jest takie oczywiste. Nie, bo nie to... jest. Ale to wiesz co, to tak mi mówił też, pamiętam, Krystian Lupa na zajęciach, że mm. aktorstwo to jest taki pakt z diabłem. Ja mówię, ale panie profesorze, dla mnie to jest pakt z Bogiem. No i był koniec dyskusji. <laughs> A śpiewający youtuberzy to jest coś, gdzie na przykład widzisz pole do krosowania? Pewnie. Ja uważam, że crossingi są super, bo po pierwsze wymieniamy się energią, po drugie y, często się właśnie y, subskrypcje mhm. też pojawiają od, od kogoś, z kim się krosujemy. I robiliśmy z, 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 let, z letnimi, mhm. y, zrobiliśmy Karpiomira, z Cyber Marianem też zrobiliśmy produkcję. Zawsze to są fajne rzeczy i zawsze to coś daje. A wyobrażasz sobie siebie na przykład z ekipą, która robiła płytę. Pewnie teraz wyszło, wchodzi nowa ekipa, więc pewnie może będą Jeżeli robić bym coś Jeżeli mieli fajną piosenkę, to pewnie można rozmawiać. Tylko to musi się wiesz, zgadzać. Mi teraz na przykład yy, pracuję nad swoimi rzeczami, więc ten hmm. czas jest potrzebny do tego, żeby nakręcić swój teledysk, żeby dokończyć swoją piosenkę. Ale absolutnie tak. I mało tego wiesz, jest, jest też coś takiego, że ja wiem, że dostałem na początku naprawdę dużego kopa też od kolegów na YouTubie. I to środowisko YouTuberów jest takie, że naprawdę się wspiera. I to mówię szczerze. Że tam nie było y, jakiegoś liczenia, mhm. jakiegoś, wiesz, kalkulowania, tylko po prostu potrzebowałem pomocy. Chłopaki zagrali, w, czy w filmiku wystąpili, udostępnili, skomentowali. To czasami jest bardzo dużo. Ale to też chyba wychodzi z tego, że jesteś bardzo dobrym człowiekiem, bardzo przyzwoitym. To przyciąga, wiesz też, że, że jak jesteś dobry, to to dobro też wraca do ciebie. A miałeś zawsze tak otwartą głowę? Pewnie nie, pewnie ona się otwiera cały czas. No, bo jednak te rzeczy, które mówisz, pokazują, że jeżeli nie zamykasz się na współpracę z ekipą, zaczynałeś coś na YouTubie, mm -hmm. to to są rzeczy, gdzie dla wielu ludzi po szkole aktorskiej. Tak. To jest dno. Ja bym tylko nie zrobił reklamy y, środka na grzybice stóp. Czyli na erekcję, już tak. Miałem propozycję. No, wiem, wiem że to. To miałeś na wszystko, najprawdopodobniej <laughs> propozycję. Ale. Wiesz co, no ale jak, jak jest na przykład fajna, fajna piosenka i fajna muzyka, no to to te powinno być najważniejsze. Tak mi się wydaje. Mi też się tak wydaje. Nie? Jakby to, że ktoś monetyzuje swoją popularność, kompletnie mnie już ani nie grzeje, ani nie ziembi. A wręcz odwrotnie. Patrzę na to z perspektywy takiej, że świetnie, że wykorzystuję swój czas. No tak, no i, i pracuje, pracuje też ciężko, wiesz, bo praca właśnie y, taka artystyczna, czy praca youtubera, sam też o tym wiesz, to nie jest tylko ten moment, że tutaj sobie siedzimy i rozmawiamy, mm -hmm. tylko ty y, siedzisz, przygotowujesz się, dużo rzeczy musisz wykonać, których ludzie nie widzą. Tak, tak. No I, tak. To, I to nie jest taki czas, że kończymy pyk, odcinasz i cię nie ma, tylko cały czas pracujesz, cały czas. Dokładnie. Są tego też właśnie konsekwencje, dlatego, tak jak powiedziałem o tym wychowywaniu dziecka w perspektywie takiej, że ja wiem, że to nie jest tak koncert i że ten koncert się skończył i skończyła się właśnie praca, tylko ty jesteś jeszcze tam. I zanim ty wrócisz do domu. Tak, I ty ale, tam będziesz na 100%. ale wiesz co, jest, jest ten bus. Poza tym, ja nie mam, ja nie mam tak, że wiesz, że przeżywam ten koncert, potem, że mnie niesie, mm -hmm. bo było tak. Na początku, oczywiście, wiesz, jak masz 10 tysięcy, pierwszy koncert, jakiś duży taki plener, 40 tysięcy, potem 100 tysięcy i widzisz tych ludzi, czujesz tą energię i ten horyzont, wiesz, się gdzieś tam kończy, no to jest to przeżycie. Ale ja mam żonę, która mnie szybciutko sprowadza, jakbym, wiesz, tam... Brzmi, e, gdzie, jakby ci tam butowała gdzieś, w tym domu. Bo butuję. <laughs> nie, nie, wiesz, że, że od razu mi jakby prostuje drogę, bo bardzo jest tak racjonalna. Ona jest też sportowcem. Mm -hmm. To jest też super. Sport w ogóle genialna sprawa, bo jest systematyczność, przekraczanie swoich barier i... Także tu... tu, tu... Poza tym, wiesz co, nas też wyróżnia, że my oboje jesteśmy wykształconymi aktorami. Mm -hmm. I na ten sukces pracowaliśmy. To nie jest tak, że miałem 16 lat i spadło to na mnie. Tylko to są szczeble. No, przychodziło, to, może to też przyszło w dobrym momencie. Szczególnie Najlepszym. patrząc na rozmiar. Że nie, że, Wtedy jak się urodził syn, to przyszedł największy sukces. Nie ma przypadków. Nie. A jeżeli chodzi o Sławomira, wyobrażasz sobie kiedyś, że będziesz angażował większe pokłady... Tego, co ty chciałbyś robić tak osobiście, no. to czym się zachwycasz, czym się inspirujesz? Wyobrażasz sobie, że idziesz na zupełnie inną półkę muzyczną? Pewnie. Pewnie to trochę jak Freddy wiesz i, i, i opera, mhm. że nagle zaczął pisać e, o, operę z diwami, śpiewać. E, ja, ale ja spełniam te marzenia. Wiesz, jak mam pomysł, e, mam parę piosenek, które sobie. Nad którymi pracuję, które sobie mm -hmm. trzymam na, na jakiś moment, taki yy, i, i zrobię je. Dla, a dlaczego nie? No i ja, ja też bym zadał takie pytanie, dlaczego no. nie jakbyś mi powiedział, że masz takie rzeczy, a ich nie mam, opublikujesz. mam. Więc... Wiesz co, no, nie, nie mam czasu, żeby wszystkie zrealizować, ale dużo też jakby nasza, nasza płyta The Best of, mhm. teraz ta ostatnia, jest bardzo szeroka. Ona ładnie ktoś powiedział, że to jest takie mogłaby się biuro podróży nazywać. Bo, bo tam są naprawdę różne style muzyczne i tam jest dużo takiej radości z muzyki. A piszesz też dla kogoś rzeczy? Jeszcze mi się nie zdarzyło. A chciałbyś? wiesz, wstrzymam problem, że jakbym napisał, to by mi szkoda było. Miałem ostatnio taką piosenkę, którą wiem, komu bym dał mm -hmm. i wiem, że to byłby, że piosenka dostałaby mm -hmm. ogromną szansę właśnie z tym wokalistą, ale mi szkoda. Ale to on chciał tę piosenkę, czy? Ja, nie, on no, okay. nie wie o tym A, w ogóle. Okay, okay. Wiesz. Ale <laughs> jakby masz w głowie, kto, kto, kto by to zaśpiewał i kto by się sprawdził, ale po prostu no to jest tak Moje dziecko, wiesz, nie, nie, nie próbowałem być może. O, ostatnio, na przykład mam łatwość y, tekstową, z czego mm -hmm. się cieszę, że gdzieś te teksty, tak jak zawsze, to było, takie y, muzyka mi lekko przychodziła łatwo. Mm -hmm. Ja nad tekstami się męczyłem, bo ja mam taki problem, że ja słyszę tekst muzycznie. Czyli że te słowa muszą grać same. Mm -hmm. One muszą być też instrumentem jakby. No a język polski ma mało słów jednosylabowych, jest mało śpiewnym językiem nie, w porównaniu do angielskiego czy mm -hmm. włoskiego. I, I uczę się tego. Nie? I bardzo, bardzo lubię Jacka Cygana teksty. Bardzo dużo się uczę. Jacek Słucham Cygan, postać, postać legendarna. Ona, ja ja że strasznie się chciał z nim spotkać. Wow, to po tym podcaście zrobimy to z tego rolkę, to myślę, że to się uda. Bardzo, bardzo. To, to jest niesamowity człowiek i, te, i poeta jest wspaniały. Mm, tak, wszystko. No tak, jasne, że tak. Ja kiedyś oglądałem z nim wywiad i fajnie opowiadał o tym, że gdyby on robił to samo w Francji, co robi w Polsce, to latałby prywatnym samolotem. Tak, to prawda. Że po prostu ten nasz rynek niestety jest dość ubogi. Ale na chodzi... szczęście, na szczęście jest w Polsce i my możemy słuchać jego tekstów. To prawda. To jest dar. To jest wielki, wielki dar, a wydaje mi się, niestety, że on jest trochę niedoceniany, mimo wszystko. Poza środowiskiem artystycznym, bo w środowisku artystycznym on jest bardzo doceniany. Wiesz co, to, to jest kwestia tego, że teraz wiesz, wszyscy sobie piszą sami te teksty, kuleją te teksty, transakcentacje robią, wiesz, to leci w radio na przykład. Jakieś, jakieś takie rzeczy niedopuszczalne w ogóle, że nie ma warsztatu. Mhm. A ty nie myślałeś, żeby sobie otworzyć właśnie drzwi za granicą gdzieś? Myślałeś. Daj, daj czas. Dajmy, dajmy sobie czas, bo yy, ja jestem przekonany, że Sławomir jeszcze pójdzie, wiesz, w takim kierunku, który nas zaskoczy. A był ktoś, kto ci zasugerował to, czy to był twój pomysł od samego początku? Yy, wiesz co, nie, to jest naturalne, że jeżeli już osiągasz jakby na swoim yy, yy, rynku Maksa, mhm. czyli to, to wszystko, co można tutaj mieć, no to możesz albo próbować jeszcze powtórzyć, wejść na, wejść na sam szczyt yy, znowu, co, co jest trudne, albo możesz szukać dalej. Ja bardzo podziwiam polskich aktorów, którzy próbują wiesz, swoich sił za granicą, bo wiem, ile to od nich musiało wymagać pracy. I wydaje mi się, że to jest też takie inspirujące w perspektywie tego, że oni w Polsce byli na szczycie. Tak. I zjechali do poziomu ludzi, którzy są w Stanach i są kelnerami. I na, nie, ale ja mówię nawet, wiesz, że nagry, nagrywają te selfie Tak, wysyłają, Tak, tak, no ale nie? wiesz, jakby zjeżdżają tak, do tego poziomu. Tak od początku. Bo, no, tak, że zaczynają, no. droga zaczyna się od samego początku, ale ta górka jest dużo wyżej. Aj tak, ale jak zobaczyłem Dorocińskiego, wiesz, w, w tym serialu. Y, o, w Gambit Królowej, tak. w wikingach też teraz ale byłem zagrał. Dumny. No ja tak samo, bo ja to, to, jest taka, i... to jest taka robota i, i super, jeżeli się komukolwiek udaje, mhm. y, to, to, to podwójny szacun. No, teraz też Maciej musiał zagrał tak. w jednej z produkcji na pewno. Zresztą pan Dorociński teraz chyba też znowu gdzieś. Będzie widać, że to Tomasz Kod. Kurde, no jeżeli chodzi no o. Tak, to coraz ciekawie I to jest, to jest coraz ciekawie bo wiesz, na przykład muzyka jest takim językiem uniwersalnym, że na przykład kompozytor, który komponuje muzykę filmową, może ją komponować na całym mm -hmm. świecie. Nas troszeczkę język jednak wiąże, jak się nie urodziłeś w Stanach, to, to no, no ciężko się tego akcentu nauczyć, takiego, ale da się to zrobić. I też nie jesteśmy wystrzałowi. Wydaje mi się, że jednak w nas jeszcze jest dużo tej takiej skromności. Jesteśmy, jesteśmy. tylko to trzeba odkryć. Trzeba uwierzyć i się nie... Ale wizerunkowo. Pamiętaj, że tam też chodzi o wizerunek. Mhm. A wizerunkowo jesteśmy ubodzy. Pomyśl sobie o polskiej scenie muzycznej. Mhm. No i kto jest takim wizerunkiem wybuchowym? Ty jesteś ciekawie jest stworzony, ale, ale pomyśl sobie poza, poza tobą. Kto jest takim wizerunkiem, który jest magnetyczny? Który przyciąga? No dużo jest wspaniałych. Ja na przykład Maćka Malńczuka uwielbiam. Szanuję go bardzo. On mi na przykład, od niego się nauczyłem odwagi w pisaniu tekstów. Mm -hmm. Wiesz? I świetno. on ma, on ma św świetne pudelsi, świetne piosenki też. I yy, no, no nie, no mamy wielkich artystów, to absolutnie. Maryla Rodowicz w ogóle, genialna. Przygotowana do każdego koncertu. Garderobę, wiesz, mieliśmy tak, ona się rozśpiewuje przed każdym koncertem, ćwiczy. Kreację sobie szykuje, wiesz. Znaczy ja nie wątpię w wielkość artystów, tylko mm -hmm. chodzi mi o to, że co oni mają poza talentem, co mogą zaoferować, bo już ustaliliśmy, że talent mhm. to jest tylko niewielka część tego, co jest potrzebne do zrobienia dużej kariery, a szczególnie w perspektywie takiej, że zaczynamy bez znajomości tak. i po prostu idziemy na żywioł i musisz się spodobać, musisz coś mieć poza tak. piosenką. Tak. Żeby ludzie chcieli Ciebie słuchać, co się wydaje absurdalne, oczywiście, ale tak jest skonstruowane osobowość, dzisiaj. nie? Tak, to tak. Też, że mieć, na osobowość się Musisz się wyróżniać, tak musisz mieć jakiś image, musisz, to, to wszystko już jest trochę inaczej skonstruowane, niż było skonstruowane kiedyś. Ci właśnie aktorzy mają być gwiazdami. To ma no być tak. To... Tak, że pod tym względem, że no tutaj to, to na pewno aktorzy są skromni i, i właśnie mają problem też z socialami, ze mm -hmm. zrozumieniem tego, że, że, że to, że ja na przykład siedzę na Instagramie czy na TikToku. To nie jest to, że ja to, że ja dla, dla mojej mm -hmm. jakby. E, przyjemności. Przyjemności, jakiejś potrzeby pokazania się. Nie, tylko ja mam dzięki temu szansę dotrzeć do ludzi z tym, co robię. To było na przykład ostatnio na TikToku wiesz, jak mamy cudowronka i ludzie zaczynają tańczyć, mm -hmm. i się przebierają i jest już 20 tysięcy użyć te, mm -hmm. te, te, tej piosenki do tańca. Mnie to cieszy. i i tutaj to mam kanał na YouTubie, mam kanał y, Facebook, Instagram i jak to wszystko połączysz, masz premierę, to masz szansę i tak naprawdę y, to jest promocja, za którą płacisz swoją ciężką pracą. No, bo musisz mm -hmm. dbać o te kanały, musisz ludziom też dawać fajne materiały, które dać im coś, mm -hmm. prawda, z siebie, ale potem w zamian mas, masz to, że jak, jak masz jakąś swoją piosenkę, no to z, możesz nią dotrzeć. No i masz do kogo, bo dbałeś kogo? o tych ludzi. Dbałeś o, to jest ważne też, dbajmy o, o tych ludzi. po prostu w perspektywie tego, że na przykład nie miałeś czego opublikować, ale tu polejkujesz jakiemuś swojemu odbiorcy coś. Żeby też po prostu dbać cały czas o te relacje, a to też jest coraz ciekawszym zabiegiem, jeżeli chodzi o cały rynek. Muzyczne. A czym ty się interesujesz, i ludzie kompletnie mogą tego nie utożsamiać z tobą? Masz jakieś takie ciekawe zainteresowania? Bo rozmawiamy o muzyce, środowisku dookoła artystycznym. Słuchaj, potrafię, potrafię sprowadzić każdy samochód. W sensie, to nie, to nie jest dobre słowo, że sprowadzić. Potrafię wybrać dobry samochód używany. Mhm. My w ogóle z Carrą mamy coś takiego, że e, kochamy kupować stare rzeczy i przywracać im, wiesz, używane mm -hmm. i przywracać im stan. Na przykład to, to jest dla, jestem dumny z tego, że Golf jest przywrócony do stanu e, z fabryki, z Wolfburga. I na przykład używane auto, to, to mam, mam takie doświadczenie, że umiałbym tam trochę... Kolega mnie nauczył też dużo. Co to za kolega? Z Moto... Z moto e, Paweł. On, on, on mi pokazywał, na co zwrócić uwagę, nie? Które śruby, mm -hmm. jak posprawać sobie naklejki, jak zbadać lakier, jak, no takie rzeczy, nie? Ja lubię samochody bardzo. Mm -hmm. I to była też pasja w tobie od samego początku? Nie, wiesz co, tak naprawdę to wynika z tego, że tata kupił, przyjechał z, tym ekspo, z tego eksportu Fordem Escortem 1.6. Zamiast sobie kupić uczciwego, wiesz, Golfa jakiegoś, wgizł, jakieś auto, które będzie działało, nisko zawieszony, mm -hmm. piękny samochód, wygodny, na spoilerach, na nim się uczyłem, ale stary, no ciągle się psuł. Ciągle jakieś tam wymieniał, wiesz, wały jakieś, ten, ciągle było coś nie tak z tym autem, a jeszcze jeździliśmy na Podkarpacie mm -hmm. do babci, nisko zawieszony, więc ciągle katalizator urwany, rury urwane od spodu. I jakby to, to, że tyle było takich momentów, że tyle było mm -hmm. pchania malucha, na przykład też, nie? To, to ja już teraz na przykład. Bo, bo ja mu wybrałem samochód też, którym jeździ do dzisiaj. I, i ten samochód ma wszystko to, co trzeba, nie? Co, co ja uważam jako kierowca, który jeździ kilkadziesiąt tysięcy mm -hmm. rocznie, co samochód powinien mieć. I lubię to po prostu. I to nie są nowe auta. A kiedy spełniłeś taką swy, swoją pierwszą drogą zachciankę z tych pieniędzy, które no, zarobiłeś? To dobry. To, do, yy, no Zachcianka, bo to komputer, no to, była, to był wielki zakup mm -hmm. dla nas. Przejść na, yy, na taki komputer, na którym będziemy mogli zmontować teledysk. To, 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 to było coś takiego. A pierwszą, a to nie, to było jeszcze wcześniej, jak sobie walizki kupiłem do Ameryki, jak leciałem, wiesz, mm -hmm. to wydałem na walizki 2,5 tysiąca i nie, dla mnie to było po prostu przekroczenie siebie. Żeby wydać 2,5 tysiąca na walizki, nie? Na siebie. I to, Jestem. bo ten komputer pewnie kosztował z 20 tysięcy. No, coś, coś koło tego. to pewnie jakiś iMac. Ten, ten pierwszy komputer, tak, tak. No i potem yy, jakby tak pamiętam, że sprzedałem piosenkę w ogóle, która jest nienagrana, mm -hmm. do serialu i dostałem pieniądze i kupiłem sobie pierwszy lampowy mikrofon yy, do studia. Znaczy, nagrywałem w mieszkaniu, wiesz, szafa otwarta, no, ja, no, no. kocyk i tak dalej, ale był lampowy, ciepły i y, te wokale są, są na pierwszej płycie. Tak, Mela Koteluk nagrywała też swoją pierwszą płytę, no, że nagrywają pewnie. w y, tym, w szafie. W szafie, no bo wtedy, wiesz, masz y, wytłumienie jakieś, nie? Otwierasz no, tak, kocami. Kocami, pod kołdrą niektórzy nagrywają. Są artyści, którzy na przykład nie mają czasu wejść do studia i nagrywają w hotelu, nie? Pod no, kondrą. Kękę na pewno nagrywał też, jak była pandemia, chyba w domu. To po prostu sobie jakoś tam to zorganizował i nagrywał. No to to, tak, to, no, to, no to to było takie, taki czat, ten mikrofon. Przyjaźnisz się z kimś z show biznesu? Tak. Z kim? Z moją żoną. <laughs> tylko, no bo kilka osób ciekawych z show biznesu było tylko na twoim weselu. Tylko, że przyjaźń to jest, wiesz, to, jest, to, jest, to znaczy dla mnie to słowo. Przyjaciół, mm -hmm. może masz jednego, może dwóch w życiu takich prawdziwych, ale mam bardzo dobrych znajomych w show-biznesie. Takich szczerych ludzi, któ których znałem jeszcze zanim e, był projekt Sławomir, e, którzy właśnie się bawili też i na naszym weselu. I, i którzy... Zresztą słuchaj, no Paweł domagała, bo Paweł mm -hmm. był nas na weselu. I y, pamiętam, był Gautier. Taką miała piosenkę. Wszędzie leciała ta piosenka do wyżegania po prostu. Ja już nie mogłem, żona lubiła strasznie mm -hmm. tę piosenkę, więc w kabarecie zrobiliśmy taką parodię tie. E, tylko akurat Paweł nie mógł tego ze mną mm -hmm. zrobić, ale szkoda, bo to byłoby uwiecznione e, właśnie, to, jak to razem robiliśmy. I od Pawła domagało się nauczyłem bardzo dużo takiego abstrakcyjnego poczucia humoru. Paweł to ma. Ma, ma, ale też. E... Ta jego historia i to, jak to się zaczęło, jeżeli chodzi o muzykę, tak popularnie, to też jest akurat bardzo i to bardzo ciekawe. Mój świat jest szeroki. Są takie momenty, kiedy też jestem smutny, zmęczony, zdenerwowany. To mnie zastanawia, czy popularność cię kiedyś zmęczyła. Wiesz co, brakuje mi czasami sił. Jak, jak już jesteś do końca, na przykład jestem po koncercie, gdzie dałem wszystko z siebie, no i jest jeszcze powiedzmy kilkaset osób po koncercie. I jest już taki moment, że piję herbatę i, i, i już nie mam, nie mam siły, a ludziom trzeba dać energię. Mm -hmm. To to są takie trudne momenty i co ważne, na czym polega estrada, że ludzie cię nie chcą widzieć zmęczonego. Ich nie interesuje, że ty przejechałeś 800 km na ten koncert, ty masz wyjść i być w super formie. I tego mnie nauczyła szkoła teatralna, mm -hmm. estrada. No i, i staram się tak właśnie robić. To, jak dzisiaj wygląda twoje życie, to tak wyglądały twoje marzenia? Tak. Tak, dużo, dużo bardzo tych marzeń się spełniło, absolutnie. Powiedziałeś sześć lat temu, że marzy ci się Sławomir na stadionie narodowym. Był. Ale jeżeli chodzi o taki solowy koncert, nie. Bo ja, ja zastanawiam się to, czy poszedłbyś tak grube, jak powiedzmy, teraz Sana. No, wiesz co, to nie ma co porównywać, bo to są y, artyści, którzy grają przede wszystkim koncerty biletowane, mhm. a my gramy ogromne plenery. Więc, jeżeli zagraż na przykład, no nam się już zbliżenie pół tysiąca, już przekroczyliśmy koncertów plenerowych dużych, gdzie jest wstęp za darmo, no to byłoby to trudne, żeby sprzedać teraz narodowym. To jest czysto biznesowe. To jest duże sprawia. wydarzenie. Wydaje mi się, że też dużo ludzi chciałoby to zobaczyć ze względu na to, że zapisujesz kartkę w historii. No to może, to może nie na narodowym, tylko jednak stadion Śląski. Okej. Okay. Bo go bardziej jakoś czuję. Ale słuchaj, na wszystko przyjdzie czas. To na pewno, niewątpliwie, patrząc na pracowitość. Poza tym to... myśmy, myśmy nie Narodowym, tylko Wembley. No. Po co żartować, nie? Mm. Bierzemy życie w garści. Zróbmy na Wembley, Sławomir na Wembley. Który to... mamy rok teraz? 23. Ile mi to zajmie? Rok. Przecież teraz kariera międzynarodowa się zaczyna, więc idealnie. Ja, ja nic nie powiedziałem jeszcze. No proszę cię, już wszystko powiedziałeś. Ale ten boks to jest jeszcze też fajny wątek do tego, żeby powoli zmierzać do końca. Wyobrażasz so, knockout, sobie knockout. siebie w takiej federacji pre-fightowej? Ja nawet dzisiaj napisałem do jednego z moich znajomych, który tam jest. Y już ci odpowiadam. Ja miałem propozycję, ale nie chcę tego robić, bo rozmawiałem, wiesz, z trenerem, y że ja ćwiczę dla przyjemności. Mm -hmm. My oczywiście tam robimy jakieś sparingi, ale y to jest. Taki moment, że ta osoba naprawdę cię chce zabić, która jest tam po, po drugiej nie stronie. Nie zabić, chce z wygrać. No, no, ale w jaki sposób? Chce cię znokautować, nie? I teraz zadaj sobie pytanie, czy, czy jest to warte tego? Ja, znaczy, się, zasta ja się zastanawiam, ty czy... chyba wysoko stawiasz emocje, yy... więc w swoim życiu. Znaczy samo wyjście do... <laughs> Słuchaj, samo wyjście do ringu, pewnie tak, ale to już bym wolał w, w boksie. No tak, no ja mówię o tym. No przecież tam są takie rozwiązania, że na przykład jest boks. Przecież to nie jest tak, A, to nie wiedziałem nawet. No tak, nawet rozmawiałem z nimi i powiedziałem, że bo ty trenujesz. Ile trenujesz? Z przerwami powiedzmy 4-5 lat. To ładnie, to, no to już jest na pewno poziom. I Szczególnie, że wydaje mi się, że jeszcze powiedziałem, jak rozmawiałem z, z moim zem, wiesz, że ty potrafisz show. Słucham? Ty potrafisz w show. A to jest już umiejętność. No tak, tylko, że ja wolę robić show na scenie, na estradzie, muzyką bo tam się czuję najlepiej, a w bok się wiesz, to, to tak naprawdę, żeby to dobrze zrobić, no to musiałbym przejść na system treningowy zawodowca. Tak, to prawda. No, no pewnie te i... dwa, dwa, tego, dwa, dwa miesiące. Dwa 12... miesiące, jakbym dwa lata tak trenował. Tylko, że, że po prostu mam tyle zajęć i obowiązków, że ja tylko mam taki przyjemnościowy ten trening. No to nie jest, to są naprawdę ciężko pracujący ludzie. Bardzo. Ja widziałem, wiesz, mistrza jednego, bo akurat był na treningu, mhm. który no przekroczył swoją fizyczną barierę przy mnie. To są to, to naprawdę są takie momenty, gdzie ja może tam ze dwa razy lekko musnąłem ten moment, nie? Mm -hmm. A to są ludzie, którzy przekraczają i oni to robią na każdym treningu czy często to mm -hmm. robią i potem jak jest właśnie taki pojedynek, no to są przygotowani, to oni są na tym poziomie, do którego ja nigdy nie nie dojdę tutaj, to muszę z pokorą podejść do tego. Dlatego nie proponuję ci walki z profesjonalistą, tylko Ale ja bym wolał z profesjonalistą właśnie. Dlatego, że wiedziałbym, że nie zrobił jakieś wielkiej krzywdy. Mm, tam, e, jak się to ogląda, to krzywdy raczej nikt nikomu... E, no co nie. ty gadasz? No serio. No. no nie, no ktoś, wiesz, kopią, leży go... Ale gość, nie no, i... rozmawiam teraz o boksie, to już a, zakładamy, że nie no, kopimy. Box. No boks to jest y, jakaś szlachetniejsza forma dla szlachetniejsza, mnie. Szlachetniejsza, tylko niestety z boksem jest tak, bo chciałem ci to już powiedzieć wcześniej, no. jak rozmawialiśmy, a zapomniałem, że bokserzy niestety źle się starzeją. Przez to, że dostają tylko głównie w głowę. Niestety bokserzy bardzo źle i to bardzo źle. No poczekajmy się tutaj na zawodników właśnie MMA. Poczekajmy tak, tak. po no, latach co z nimi będzie. Czy będą mieli czy te pieniądze, które zarabiają teraz wystarczą im potem na rehabilitację? Daj Boże, bo to, to wiesz, no to są takie bomby dostawać w głowę to No, kiedy możesz uderzyć człowieka z kolana? No to... albo dlatego no ja wiem, ja też po prostu na to ja patrzę. Ja wolę taki, wiesz, muzyczny uderzenie z kolana. Na tego cudowronek na kanale Sławomira. <grym> ale coś e, chciałem ci jeszcze powiedzieć z tym, e, z tym boksem, że, że naprawdę jak czasami chciałbym posłuchać historii tych bokserów, to się nie da tego. Przez to, jak oni czasami mówią, jak te głowy są naprawdę bardzo ciężko obite. No a zobacz, masz federację dzisiaj, jeżeli bijesz się na gołe pięści. Mhm. To przecież to jest miazga. To, 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 to jeżeli ktoś trochę chociaż wie o tym, jak jest skonstruowana czaszka i mózg, a to nie trzeba czytać Ale za wiem, dużo. Ale że rękawica to bardziej jest ochrona twojej dłoni, tak naprawdę. Ale inaczej, to tak, no, no inaczej, inaczej siła jest, się rozbija. Tak, inaczej się siła rozkłada, to tak. To jest zupełnie jednak. A pomyśl sobie, że. No to są sporty walki, no tak jest, no to jest, wiesz, to jest też piękne w tych sportach. No tak, tak. No. Stajesz przez chwilę jeszcze, jesteś mistrzem, mistrzem świata. Noszą cię na rękach, a potem Potem nie pamiętają. Dobrze, już zmierzając tak naprawdę do końca, zastanawiam się popkulturowo, co ty lubisz. Jakie seriale Uch. oglądasz? Były jakieś filmy, które Cię ostatnio faktycznie zainteresowały? Słuchaj, myśmy się z Skyrun zatrzymali na Grze o tron. To jest yy, mało czasu mamy mm -hmm. w ogóle. Nie, no tak. nie, nie mamy takiego luksusu, wie, że ja czasami zazdroszczę muzyką, jak opowiadają, że widzieli ten serial, ten serial. No nie, jak jest chwila, to właśnie siedzę, odpisuję na YouTubie, na komentarze, czy pracuję nad jakąś nową rzeczą. Gra o Tron, y, super. E, y, teraz ostatnio Mandalorian, ale to z synkiem, bo on, bo on mm -hmm. to u, uwielbia kosmos w ogóle. I lubię bardzo muzykę, lubię słuchać te rzeczy, które z YouTube'a często korzystam, właśnie które są popularne. Lubię też bo jakieś konkrety pewnie, co? Znaczy, no i spokojnie. No, ty, w, słucham, na, wiesz, na bieżąco jestem z tym, co się muzycznie dzieje. W Polsce też, bo zazwyczaj dużo ludzi pomija Polskę i patrzy na Polskę. W Polsce, świat. Ja, ja wierzę w polskich artystów w ogóle. Ja też. A wydaje mi się, że mała wiara samych artystów jest w całą Nie, razie. Trzeba wspierać, słuchaj, trzeba kupować w ogóle płyty polskich artystów, dawać im subskrypcje. Na przykład ja mam tak na kanale, że 90% nie subskrybuje kanał i moim marzeniem jest wielki milion subskrypcji. A to już jest nie, blisko. Niedużo. Właśnie po twoim programie to już... To już na, nie, to już na pewno to, będzie akurat. Ma, mam nadzieję, ale szczególnie, że ja, wiesz, chcę coś dać ludziom. Mhm. Że wiem, że będę miał fajne premiery i będę miał dużo radości i no, to jest takie podziękowanie. Mm -hmm. Warto skomentować, warto udostępnić, jak Wam się jakaś piosenka podoba, yy, artysty, mm -hmm. którego lubicie. Yy, to, 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 to pomaga. Skomentować, dać lajka, łapkę, udostępnić. Dużo ludzi już nawet to dzisiaj rozumie, tak jak ja widzę nawet komentarze, że komuś podoba się moja rozmowa i widzę, że zostawia komentarz. Komentarz tylko i wyłącznie dla zasięgu. Super. Że gdzieś tam po prostu. To też Wam ta... pięknie za to dziękujemy, bo to sam potwierdza, tak, że tak, to pomaga nam tak, robić tak, lepsze, no to, to lepsze materiały. Gdzieś tam się wyświetla. I teraz chciałbym się zadać zupełnie na poważnie te, te pytanie, bo to jest bardzo interesujące. Cały wywiad poważny. Nie, nie, no, ale tak już zupełnie, zupełnie na poważnie. Mhm. O czym naprawdę marzysz? Naprawdę. Naprawdę? Mhm. No ale wiele mam tych marzeń. Takie Spokojnie. ziemskie marzenie, takie wiesz. Duchowe. No. Mamy, mamy perspektywę na to. Marzę sobie, żeby moja rodzina była zdrowa, bezpieczna, żebyśmy żyli w pokojowych czasach, bo naprawdę na to zasługujemy. Mhm. I, I chciałbym, żeby moja żona się czuła piękna przy mnie i, i żeby mój syn. Yy, tą piękną otwartość, którą ma, zachował do końca życia. O tym sobie, te, tego sobie marzę. A egoistycznie? Dla siebie? Egoistycznie? No, myślę, że to jesteś dobry. No, odpowiem ci tak szlachetnie, żebym poszedł do nieba. Mam nadzieję, że ta rozmowa była drogą do nieba. Bardzo i to bardzo ci dziękuję. Dziękuję pięknie.